dobry wieczór Państwu. Witamy Państwa na kolejnym spotkaniu związanym z wydaniem kolejnego numeru naszego czasopisma Filozofuj, czasopisma popularno-filozoficznego, które razem z Robertem Kryńskim, Arturem Szuttą i wielką liczbą ludzi dobrej woli redagujemy dla Państwa. Dzisiaj, proszę Państwa, spotykamy się, by sobie porozmawiać o Bogu i religii. Udało nam się zaprosić fantastycznych gości, profesorów filozofii. Jeszcze czekamy na profesora Jacka Wojtysiaka. Myślę, że przedstawię pana profesora zaraz, jak tylko do nas dotrze. Ale już z nami są pan profesor Marek Hetmański z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Pan profesor jest kierownikiem Zakładu Ontologii i Teorii Poznania. Zajmuje się głównie chyba teorią poznania, prawda? No, sądząc po tytułach książek, które już napisał, i wszystkich publikacji, których jest bez liku, wymienię tylko Umysł a maszyny, Krytyka obliczeniowej teorii umysłu, następnie Epistemologia informacji i Świat informacji. To właśnie teoria poznania jest taką dyscypliną, na której się pan profesor koncentruje. Tak, chcemy, proszę Państwa, Wam troszeczkę przybliżyć tych filozofów, troszkę urealnić, trochę pokazać ich ludzkie oblicze. Dzisiaj na konferencji udało mi się podpytać pana profesora, czym się oprócz tego zajmuje, więc powiedział mi, że uwielbia jeździć na rowerze, no, w zdrowym ciele, zdrowy duch, prawda, i oprócz tego także interesuje się bardzo malarstwem. Drugim naszym gościem jest pan profesor Przemysław Gut, nasz przyjaciel wieloletni, który z kolei jest pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zajmuje się głównie filozofią nowożytną, ale z tego co wiem, z licznych konferencji, w których bierze udział, także filozofia współczesna jest jego konikiem. Oprócz tego zajmuje się problematyką wolnej woli, ale też metafizyką i ontologią, szczególnie XVII-wieczną. Jest autorem książki pod tytułem Myśl filozoficzna XVII wieku oraz kolejnej Spinoza o naturze ludzkiej, tak? Proszę Państwa, dzisiaj będziemy mówić sobie o Bogu i religii. To jest taki temat, no, dosyć kontrowersyjny, też egzystencjalnie bardzo, bardzo ważny. Każdy z nas zadaje sobie pytanie o to, czy Pan Bóg istnieje, a jeśli istnieje, to jakie są konsekwencje tego w naszym życiu. Dzisiaj byliśmy na konferencji też innej i tam jedną z tez panelu była taka teza, że każdy właściwie jest jakoś tam wierzący. Ateiści wierzą, że Boga nie ma, a teiści wierzą, że Bóg istnieje. Spróbujemy sobie na te tematy dzisiaj podyskutować. Okazją do tego, tak jak mówiłam, jest nasze czasopismo. Formuła tego naszego spotkania, tych naszych spotkań, bo te spotkania odbywają się w różnych miastach niemalże równolegle. Już odbyło się spotkanie w Opolu na temat tego numeru, odbyło się spotkanie w Gdańsku i w Krakowie wczoraj. Dzisiaj spotykamy się w Lublinie, ale formuła jest zawsze taka sama. Oddajemy głos na początku naszym prelegentom. Przez kilka minut panowie mają czas na wypowiedź wolną, niczym nieskrępowaną. Później będzie czas na zadawanie pytań, ewentualnie ad vocem do prelegenta. Drugi prelegent, czy trzeci, jak już wkrótce pan profesor Wojtysiak do nas dotrze, a potem oddajemy głos wszystkim tutaj zgromadzonym i każdy ma prawo zadać pytanie, każde pytanie jest dopuszczalne, panowie będą próbowali na nie odpowiedzieć, także dopuszczamy głosy od publiczności. Tak? Zaczniemy od pana profesora Hetmańskiego. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Będę wstawał, bo to może będzie przeszkadzało w widzeniu. Ja dziękuję za zaproszenie. Czuję się tak trochę wyróżniony. Sceneria jest znakomita. Akademicka atmosfera również z racji i nas, prelegentów, i większości, jak sądzę, studentów naszych uniwersytetów. Więc to jest miła okoliczność rozmowy o jednak temacie bardzo serio, poważnym, serioznym, jak mówią Rosjanie. Pani bardzo trafnie przedstawiła kwestię Bóg w filozofii jako no, wiodącą dla samych filozofów, ale też z racji tych, jak mówi Pani, egzystencjalnych
aspektów. Jest to kwestia chyba poruszająca większość z nas. No, mało prawdopodobne jest, aby nikt z nas nie sądził, nie miał jakiekolwiek przekonania, wyobrażenia o Bogu. Nie jako obiekcie wiary, czy też, ale też i obiekcie Bogu będący przedmiotem refleksji. Więc to jest rzeczywiście egzystencjalny problem. Ale ja bym proponował, żebyśmy się skupili, tak jak to zresztą była tu sugestia, sformułowana wyraźnie na tej filozoficznej stronie tego sporu. No, nie da się rozstrzygnąć, czy Bóg jest. Pan profesor Wojtysiak, który był tutaj zresztą autorem takiego wprowadzającego artykułu do tego numeru, pisze, że to jeśli w ogóle filozof cokolwiek może mówić o Bogu, to nie o tym, czy jest, czy go nie ma, bo to jest jakby kwestia poza dyskusją, ona ma charakter aktu wiary, a nie rodzaju sądzenia. Więc jeśli filozof w ogóle coś może mówić o Bogu, to tylko o jego przymiotach, cechach, własnościach, atrybutach. Taka jest teza, którą moglibyśmy tutaj wziąć jako punkt odniesienia. Nie ma naszego tutaj prelegenta, pewnie się pojawi, ale ja mam tu taką rolę w pewnym sensie polemisty. Ja bym chciał powiedzieć, że właśnie w tej kwestii filozofia, więc kwestii czy istnieje Bóg, czy nie istnieje, to się nie powinna wypowiadać, bo rzeczywiście jest to kwestia teologii na pewno, no i też nie rodzaju poznania, tylko wiary każdego człowieka. Ale w tej kwestii, którą profesor Wojtysiak pisze, że filozof może się wypowiadać co do atrybutów Boga, jego cech, przypadłości i tak dalej, to ja sądzę, i tutaj mam taką wyraźnie tezę, gotów jestem jej też bronić, uzasadnić, że i w tej kwestii filozof też nie może nic, powiedziałbym, sensownego i wartościowego powiedzieć. No, wiem, że to może brzmi nazbyt trochę arogancko, a tym bardziej pod nieobecność eksponenta tej tezy wypowiedziane. No, ale jest tekst, to możemy się do niego odnieść. Wydaje mi się, że wszelka refleksja filozoficzna na temat pojęcia Boga, właśnie, od razu już wpadłem sam w pułapkę, mianowicie na temat Boga czy pojęcia Boga, tutaj trzeba zasadniczo rozróżnić pewne rzeczy. Bo ile ludzie wierzący, chrześcijanie, wyznawcy judaizmu, muzułmanie wierzą w jakiegoś Boga. Byt absolutny, byt na ogół osobowo prezentowany, tak jak jest to cechą tych filozofii. To oni wierzą w niego i problem istnienia i problem przymiotów jest no, oczywisty. To jakoś wynika z wyobraźni będącej cechą aktu wiary. Natomiast odrębną rzeczą, i to mam tutaj propozycje do rozważenia. Odrębną rzeczą jest, co my możemy wiedzieć o, ale powtórzę, nie o istnieniu, bo to jest poza dyskusją, nawet sam Wojtysiak przyznaje, ale pytanie, co my możemy wiedzieć o przymiotach, cechach, naturze, strukturze. Otóż uważam, że filozof, filozofia w ogóle, niezależnie zresztą od tego, jaka to szkoła, jaką metodą się posługuje, w tej kwestii wiedzieć nie może. Bo to jest kwestia nie wiedzy o obiekcie, tylko co najwyżej znajomości cech pojęcia, nazwy, terminu. Jak brzmi on Bóg, Jahwe, czy jakkolwiek byśmy tam jeszcze wysłowili to pojęcie. Więc to jest taka dosyć może, niektórzy powiedzą, nadbyt subtelna, ale istotna różnica. Wiedza filozoficzna jest wiedzą na ogół o pojęciach, o kategoriach, o obiektach, które są, no powiem wręcz, tak z punktu widzenia pewnej orientacji filozoficznej, derywatami naszego języka. I w tym sensie, jeśli filozof wypowiada się o przymiotach Boga, to nie o jego przymiotach, tylko o cechach nas, pojęć, którymi tą istotę boską nazywa. Więc to jest taka, można powiedzieć, teza na początek, żeby sobie rozróżnić, co innego wiara w Boga osobowego i jego istnienia, co innego wiedza na ten temat. I w tym sensie powiem tak, wiedza filozoficzna jest w pewnym sensie, no oczywiście jest możliwa, no bo mamy dziesiątki przykładów tego. Profesor Wojtysiak, kolega też, da nam pewnie za chwilę przykłady filozoficznych wypowiedzi, Spinozy chociażby, prawda, Leibnica, znamy je wszyscy, to są autorzy podręczników historii filozofii, filozofów, którzy wypowiadali się na temat cech Boga, ale to były moim zdaniem wypowiedzi o pojęciu, o kategorii filozoficznej, wziętej na ogół oczywiście ze źródeł religijnych, czyli z chrześcijaństwa, tak jak też i z starszych religii, czy chociażby z islamu.
Inna sprawa, że tam filozofia Boga to troszeczkę inaczej wygląda niż ta judeo-chrześcijańska. Tak więc rozróżniam, powtórzę jeszcze raz, pomiędzy aktem wiary w istnienie Boga i Jego przymioty, wszechmocy, dobra, sprawiedliwości, a wiedzy na ten temat. Wiedza filozoficzna na temat Boga jest wiedzą dwuznaczną, bo ona jest wiedzą w takim razie nie o obiekcie, nie bycie, nie o przyczynie bytu wszystkich rzeczy, tylko o pojęciach, o kategoriach filozoficznych. No to jest jedna rzecz, którą bym włożył. No powiedzmy, że kij murowisko tego starego problemu filozoficznego. A druga rzecz, na którą warto by chyba zwrócić uwagę, to to, że powiedziałbym nawet tak. Dzisiaj na przykład na konferencji, którą kolega był współorganizatorem, czy nad głównym organizatorem. Brat. Brat bliźniak. Ale genetycznie i tu. No, mam na myśli konferencję. Mogę wziąć na siebie. Może wziąć na siebie. Ja bym się nie wzbraniał przyznaniem, bo znakomita konferencja, w której dyskutowano w tej części, w której ja byłem, kwestie właśnie tak zwanego naturalistycznego podejścia do problemów Boga. W panelowej dyskusji wypowiadał się ksiądz profesor Andrzej Bronk. Ja muszę powiedzieć, że byłem poruszony jego wypowiedzią. Bardzo wielkim szacunkiem i uznaniem dla wiedzy, kompetencji i osobowości profesora Bronka jestem. Natomiast wypowiedział on zdanie niesamowicie kontrowersyjne. Nie zdążyłem tego powiedzieć, bo musiałem wyjść z tej dyskusji. Natomiast on sformułował takie zdanie, że ksiądz katolicki w uniwersytecie, w murach katolickiego uniwersytetu wypowiedział zdanie, które było mniej więcej takie. Podejście do religii, a więc też do fenomenu Boga, czyli obiektu wierzeń, przekonań religijnych. Miał na myśli oczywiście chrześcijaństwo. Może być przeprowadzone z tak zwanego naturalistycznego punktu widzenia. No taki był temat tam debaty. Profesor Wojtysiak postawił takie pytanie tym dyskutantom. Profesor Bronk wypowiada takie oto zdanie, że do religii, a rozumie ją jako sumę doktryny, treść doktryn, obrzędy, chyba nawet obrzędy w pierwszej kolejności wymienił przed doktryną, instytucje kościoła i tam jeszcze te etyczne konsekwencje, moralność, prawda? Wymienił cztery bardzo charakterystyczne atrybuty religii jako takiej. Nie eksponując bynajmniej roli świętości czy tego, co się tradycyjnie w chrześcijaństwie mówi. Ale on powiedział, że to jest punkt widzenia religioznawcy, którym on jest. I on podchodzi do analizy Boga i religii jako fenomenu psychologicznego, socjologicznego, antropologicznego. I wypowiedział tezę dla mnie właśnie taką zaskakującą. Powiedział, że do tych fenomenów religii, przeżyć wiedzy o Bogu i do pojęcia Boga, ja bym tu, tak jak powiedziałem na początku, terminu, kategorii, nazwy Boga, podchodzi się z naturalistycznego punktu widzenia. No tak dla porządku rzeczy, naturalistyczny punkt widzenia to jest metodologia, która zakłada, że to, co możemy w ogóle wiedzieć o czymkolwiek, a w szczególności o Bogu czy o pojęciu Boga, to jest wypracowane przez metodę nauk szczegółowych. Fizyka, biologia, w szczególności nauki przyrodnicze, społeczne również, antropologia w tym również. Więc w tym wypadku teza jego była taka, że do badań fenomenów religii właściwe są metody nauk przyrodniczych. W tym sensie naturalizm jest, jak powiedział, punktem wyjścia w badaniach nad religią. Ale uwaga, powiedział również to, i to dla mnie było poruszające, że punktem dojścia z analizy fenomenu religii jest naturalizm jako taki. Czyli teza już nie tylko w wymiarze metodologicznym, jak tu ją powiedziałem, ale ontologicznym. A więc taka, która by mówiła, że pojęcie Boga to jest derywat, że Bóg to jest derywat pojęcia nazwy, pojęcia, skutek rozumienia pewnej nazwy, terminologii, języka, którego używamy do opisu Boga. Jeśli tak, no chyba tak należy to rozumieć, no to ja już wyciągam wniosek i tego nie zdążyłem powiedzieć księdzu profesorowi Bronkowi, że to jest zaskakująca teza, nawet powiedziałbym wręcz niebezpieczna w jego ustach, że w takim razie, jeśli nie tylko przesłanką, punktem wyjścia dla analiz Boga jest naturalizm, ale i naturalizm jest punktem dojścia, konsekwencją filozofii religii, no to wtedy prowadziłoby to, no i chciałem powiedzieć, nie daj Boże, no ale nie zdążyłem tego powiedzieć, w kontekście tamtego miejsca byłoby to bardzo zabawna dyktoryjka, sądzę, no ale nie daj Boże, to prowadzi to przecież ateistycznej tezy. No więc ksiądz katolicki, który by wypowiedział taką tezę, no dostarczyłby ciekawych
dywagacji. Więc ja pozwoliłem sobie tak tutaj... Tak właśnie, pani dziekan wydziału, obok której siedziałam, powiedziała, to jest normalne. Profesor Brąk zwykle stawia tak radykalnie tezę, aby pobudzić je do nimi do dyskusji. No faktycznie przyznam się, że pobudził mnie, wpadłem być może w jego pułapkę. Niemniej pokazałem państwu to, że podsumuję to moje krótkie wprowadzenie, że tak zwana filozofia Boga jest obciążona szeregiem dwuznaczności, wieloznaczności i ona jest w tym wypadku, no pozwolę sobie nawet sformułować, w pewnym sensie jałowa. To znaczy, owszem, historycznie rzecz ujmując, jest ona częścią filozofii średniowiecznej, nowożytnej, współczesnej. Dzisiaj profesor Gadasz, wspomniany tutaj, tam też wypowiedział, że znaczna część współczesnej filozofii, tam dawał dziesiątki przykładów swoich książek, dotyczy pojęcia Boga. Ale ja bym powiedział, że to są, jeśli one są traktowane jako filozoficzne analizy, a nie kognitywne, nie antropologiczne, nie religioznawcze, to one są jałowe. W tym sensie, jak tu wysłowiłem. No, przyznaję się do grzechu, popełniłem go pychy, czy tam jakby to jeszcze nazwać, wypowiedziałem zbyt radykalną tezę, no ale oddaję się pod osąd profesora Guta, który pewnie teraz to jeszcze, zanim oddam głos panu profesorowi Gutowi, powiem tylko, żeby zachęcić państwa do przeczytania naszego czasopisma, że podobne analizy, może nie identyczne oczywiście, ale w podobnym kierunku idzie profesor Ziemiński w swoim artykule, pierwszym artykule tutaj znakomitym, zgadza się, w naszym czasopiśmie. Pisze, główną trudnością w rozważaniu kwestii istnienia Boga i natury Boga jest to, że my używając słowo Bóg, tak właściwie nie wiemy, o czym my mówimy, prawda? Bo i religia, religie monoteistyczne i politeistyczne i filozofia, no mówiąc o Bogu, mówią trochę jakby... Na wiele sposobów mówią o Bogu, prawda? Więc no, pierwszą trudnością, na którą zwraca uwagę profesor Ziemiński, to jest to, że no, my tak naprawdę nie zawsze wiemy o czym mówimy, prawda? To jest oczywiście jeden z sposobów myślenia o problematyce Boga i religii. Zachęcam do przeczytania tego artykułu też. Proszę bardzo, daję głos teraz panu profesorowi Gutowi. Ja zostałem zaproszony w związku z Spinozą. I mam, myślę, że Spinoza na ten tytuł Bóg i filozofia, tytuł tego numeru filozofii, co do pierwszego członu powiedział, nie ma, na pewno. To znaczy Bóg nie istnieje, natomiast co do drugiego członu by powiedział, lepiej byłoby, gdyby nie istniała. To znaczy religia jest jednak fenomenem teoretycznie i praktycznie szkodliwym, tak więc lepiej byłoby, gdyby w ogóle coś takiego nigdy nie pojawiło się na Ziemi. Natomiast co do i, to chyba nie miałby tam, to nie może, problemu. Nie miałby problemu, to chyba, to jedynie to pewnie bez problemu by zaakceptował. Ale zanim powiem, dlaczego Spinoza, bo on dzisiaj jest wciąż postrzegany jako taki chyba najbardziej radykalny myśliciel, gdy chodzi o tą kwestię dotyczącą Boga i religii czasów nowożytnych, to należy pamiętać, że to nie jest jedyna postawa, być może nawet nie dominująca postawa filozofii nowożytnej wobec Boga i wobec religii. Oczywiście filozofowie nowożytni są bardziej podejrzliwi. Powodów tego, jak wiemy, jest wiele, rozwój nauk, poznawanie innych kultur, czyli zwiększa się taka świadomość, że Bóg to nie jedyny sposób wyjaśnienia istnienia świata i jego racjonalności i to, że religia chrześcijańska to nie jedyna forma religii, która jest możliwa, że istnieją także zupełnie inne rodzaje wierzeń ukształtowane w zupełnie innych kulturach. I to na pewno powodowało, że filozofowie nowożytni zaczęli spostrzegać zarówno kwestie Boga, jak i kwestie religii w bardziej sceptyczny sposób, bardziej podejrzliwy. Ale u większości jednak myślicieli, na przykład XVII wieku, Bóg odgrywa jednak centralną rolę. To zarówno u twórcy filozofii nowożytnej, u Kartezjusza, jak i u wielu jego kontynuatorów. Tutaj najlepszym przykładem pewnie jest Leibniz. U obu tych myślicieli Bóg odgrywa ważną rolę, aczkolwiek
u Kartezjusza Bóg postrzegany jest w znacznej mierze jako byt, którego my nigdy nie poznamy. Nie ma możliwości według Kartezjusza jakiegokolwiek pełnego poznania Boga, Jego atrybutów. Jedyną rzecz, którą naprawdę możemy wiedzieć, to fakt Jego obecności, czy Jego istnienia. To jedynie możemy wiedzieć na pewno. Natomiast co do Jego atrybutów, co do podejmowanych przez Niego decyzji, co do stworzenia w czasie i tak dalej, to zdaniem Kartezjusza te kwestie zawsze pozostaną dla nas niewiadomą. I on wprost to mówi, bo on zawsze używa takiej metafory, że my możemy jedynie dotknąć górę, ale nigdy jej nie będziemy w stanie objąć. I to, co wiemy o Bogu, to właśnie powinno być zawsze rozpatrywane jakby w świetle tej właśnie metafory. My jedynie możemy dotknąć, czyli stwierdzić, że to jest, natomiast czym to jest, jakie to jest, tego nigdy nie będziemy wiedzieć. Natomiast co do religii, to na temat Kartezjusza w stosunku do religii to napisano tomę. To znaczy większość historyków podejrzewa go o nieszczerość. To znaczy, myślę, że to wynika w dużej mierze z takiego trudnego dla nas połączenia twórcy filozofii nowożytnej, która emancypuje się, uniezależnia od religii i jednocześnie człowieka, który wierzy w podstawowe dogmaty katolickie. I to połączenie wydaje się dla wielu nie do przyjęcia. Dlatego wielu historyków uważa, że te kwestie dotyczące Kartezjusz, religia, należy przemilczeć. To są raczej wstydliwe kwestie. Trochę tak jak o wstydliwych chorobach się nie powinno mówić. Tak samo tego nie należy mu wypominać do końca. Po prostu być może wierzył, ale tego do końca nie wiemy. Tak więc i myślę, że to jest taki typowy trochę stosunek filozofów nowożytnych do Boga i do religii. To znaczy filozoficznie coraz trudniej jest im zaakceptować w pełni pogląd, Bóg istnieje, religia jest centrum czy ośrodkiem kultury, ale z drugiej strony prywatnie wielu z nich jest bardzo głęboko wierzącymi ludźmi. Tak więc rzeczywiście mamy taki spory rozdźwięk. Natomiast gdy chodzi o Spinozę, który, jak można powiedzieć, urósł za takiego symbolu obrazoburcy, symbolu negacji zarówno tezy o istnieniu Boga, jak i podważaniu religii, to tylko chciałbym zwrócić może uwagę na dwie rzeczy, bo ten jakby fenomen się rozpoczyna, to znaczy Spinoza jest być może z jednego powodu, dla mnie z następującego powodu jakby bardzo jak można powiedzieć, tym symbolem tego obrazoburstwa. To znaczy on jest chyba pierwszym myślicielem, który nie tylko wypowie się krytycznie, znaczy nie tylko powie, że religia nie ma monopolu na odkrywanie czy odsłanianie nam najbardziej kluczowych prawd egzystencjalnych. Bo to już będą mówić też inni myśliciele, to znaczy i u Kartezjusza, i u Leibnica znajdziemy bardzo często taki pogląd, że również rozum ludzki jest w stanie odsłonić nam najbardziej kluczowe prawdy istotne z punktu widzenia naszego życia. Religia nie ma w tej sprawie monopolu. Spinoza, jak się wydaje, idzie krok dalej i właśnie za nim pójdzie też jak część XVIII wieku, to znaczy on uzna, że religia w ogóle nie odsłania prawd egzystencjalnych, istotnych z punktu widzenia życia ludzkiego. A przeciwnie, raczej ma destrukcyjny wpływ na nasze życie. Jest jakby intelektualnie zafałszowuje te prawdy, a praktycznie ukierunkowuje je w fałszywym kierunku, czyniąc z tych prawd, jak można powiedzieć, jałowe ideały. Ideały, które w żaden sposób nie przyczyniają się do poprawienia ludzkiego istnienia, ludzkiej egzystencji, zarówno tym indywidualnym, jak i tym społecznym. I jego właśnie analiza pisma, którą znajdujemy w traktacie teologiczno-politycznym, myślę, że z tego powodu jest tak radykalna, ponieważ tam właśnie znajduje się ta teza, że religia, a dokładnie mówiąc pismo, nie odsłania żadnej istotnej, egzystencjalnej prawdy. Co więcej, nie odsłania również żadnej istotnej prawdy o Bogu
według Spinozy, a nie o człowieku. W tym sensie jedynym źródłem tych prawd według niego pozostaje przyrodzony rozum ludzki. I właśnie za tą tendencją, czy za tym poglądem, jak wiadomo, podąży to, co się dzisiaj bardzo często nazywa, gdy chodzi o XVIII wiek, radykalne oświecenie. To znaczy za tym pójdzie bardzo spora grupa myślicieli, to znaczy przekonana, że jedynym źródłem dla nas wiedzy i jedynym źródłem prawdy o człowieku, o świecie, tej istotnej z punktu widzenia naszego istnienia jest tylko rozum ludzki. W związku z tym ten temat filozofii nowożytnej, Bóg i religia, stanie się raczej tematem do takich dyskusji raczej socjologicznych, psychologicznych, to znaczy, bo i sam Spinoza będzie często zadawał sobie to pytanie, to znaczy, jeśli tak jest, że religia jest pusta intelektualnie, jeśli tak jest, że religia jest praktycznie szkodliwa, to jak wyjaśnić, że tak spora grupa osób wierzy i jest zaangażowana w to? Ale to już będzie czysto kwestia socjologiczno-psychologiczna. Znaczy on będzie starał się, jako taki, można powiedzieć, racjonalista na dopingu, będzie starał się odpowiedzieć na to pytanie, jakie są przyczyny, dlaczego ludzie wciąż to uznają, wierzą. I to rozpocznie całą taką, jak można powiedzieć, zmianę z myślenia o religii jako czymś objawionym w kierunku myślenia o religii jako pewnym zjawisku takim wyrażającym pewną głęboką, być może u wielu ludzi, potrzebę psychologiczną, socjologiczną i tak dalej. I to się jakby rozpocznie taka tendencja patrzenia na religię jako taki fenomen czysto naturalny. Bez tego. To też, to jak wiemy, to jest związane z tym, co nasi koledzy na naszym wydziale nazywają tą właśnie teologią naturalną, czy ten, jakby nie zdają sobie, ja mam wrażenie niekiedy sprawy, że to tak naprawdę powstaje historycznie, to powstaje jakby w wyraźnej opozycji wobec religii objawionej. I to miało taki deistyczny czy naturalistyczny charakter. Tak więc to jest taka tendencja, ale mówię, to jest ważna linia Spinoza i później te radykalne oświecenie, które myśli właśnie w ten sposób, to jest bardzo ważna część filozofii nowożytnej, ale trzeba pamiętać, że oprócz tego no jest ta linia ukształtowana przez Leibnica, Wolfa, Kanta, ale także i wielu myślicieli brytyjskich, no, Rida i tak dalej, która jakby będzie wciąż podkreślała, że Bóg jest źródłem istnienia i racjonalności, tak więc ostatecznie to tam trzeba szukać tej najbardziej ostatecznej odpowiedzi filozoficznej i że religia wciąż jest tym centrum kultury, to znaczy nie nauka, nie ekonomia, nie psychologia czy jakieś inne, tylko wciąż religia i dla tych ludzi wciąż religia będzie stanowiła właśnie to centrum. I to będzie drugie taki odłam. Tak więc w tej filozofii nowożytnej naprawdę zacznie się bardzo, można powiedzieć, chyba nawet nie do pogodzenia już. Te stanowiska już się nigdy nie będą mogły jakoś do siebie zbliżyć. Właśnie stanowisko, które będzie bardzo silnie podważać i stanowisko, które będzie się silnie opowiadać za istnieniem Boga i za istotną funkcją religii w kulturze. Tak więc może tyle. Dobrze. Dziękujemy bardzo za wypowiedź. Cały czas czekamy na teistę, prawda, głównego, który miał bronić teizmu i czekając na teistę właśnie w kontrze były dwie wypowiedzi właściwie bardzo takie sceptyczne, no bo przecież nie wprost jakieś ateistyczne, tylko takie, które podważałyby ten teistyczny punkt widzenia. Ale skoro cały czas czekamy właśnie na głównego teistę, może Państwo podzielą się z nami jakimiś... Jest teista. No proszę. Właśnie brawo. Pan profesor Jacek Wojtysiak przyszedł w najlepszym momencie, w jakim mógł przyjść. Błysk w kamerze. Zapraszamy właśnie. Ja pozwolę sobie przedstawić pana profesora. Zanim do nas dojdzie, to już Państwo będziecie wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Pan profesor Jacek Wojtysiak pracuje na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
i jak go znam i o ile o nim wiem, to jest zafascynowany w ogóle istnieniem, prawda? Jacku bardzo dużo pisze o istnieniu, o słowie być książkę napisał, jak zdefiniować istnienie, dlaczego istnieje raczej coś niż nic, kolejna książka oraz spór o istnienie Boga. To także ostatnia książka, którą pan profesor Wojtysiak napisał, ale pan profesor Wojtysiak jest też znany z tego, że popularyzuje filozofię bardzo ciekawym takim językiem, pisze o filozofii w konkurencyjnym dla nas czasopiśmie, którego nazwy może nie powinnam wymienić, ale Robert pozwoli chyba, prawda, w charakterach pisze felietony, bardzo ciekawe, bardzo interesujące. Zapraszamy serdecznie pana profesora. O sobie pisze, że lubi leniuchować na łonie rodziny, ale jak się spojrzy na jego dorobek, to wydaje mi się, że to jest taka kokieteria, Jacku, że ty wcale nie lubisz leniuchować, tylko ty lubisz bardzo pracować. I teraz czekamy na główny głos teisty, bo już wszystko było. Było właśnie mnóstwo wątpienia, a zabrakło nam tutaj twardych racji i argumentów na rzecz istnienia Boga. Zapraszamy, oddaję głos. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie. Przepraszam za to spóźnienie. To nie było celowe, tylko po prostu... Dobre wejście. Nie, po prostu byłem u lekarza i kolejka była duża. Dzisiaj niestety już mnie gardło tak chwyciło, że nie było innej możliwości. Także bardzo przepraszam i dziękuję za to, że mogę być tutaj z Państwem. No ja przede wszystkim chciałam zachęcić Państwa do przeczytania tego numeru Filozofuj. Ja to też uczyniłem, była to dla mnie bardzo ciekawa lektura. Bo tak, należę do tych, co czytają także nie swoje teksty. No, są tacy, co tylko swoje czytają. Więc powiem, co mnie szczególnie uderzyło po tej lekturze. Wydaje mi się, że ten numer dobrze oddaje sytuację czy proporcje myślenia o religii, o Bogu, jaka we współczesności panuje. Owszem, są to w większości filozofowie, ale wydaje mi się, że te proporcje, które są w tym numerze, odpowiadają sposobowi myślenia również w większości intelektualistów, nie filozofów. O co mi tu chodzi? Otóż numer jest różnorodny, są głosy ludzi religijnych, niereligijnych, teistów, nieteistów, ale wśród wszystkich przeważa podejście do religii niemetafizyczne. Tak naprawdę znalazłem w tym numerze tylko trzy teksty metafizyczne, którym rozważa się naturę Boga. W większości to jest próba podejścia epistemologicznego. Zakładamy, że jest takie zjawisko jak religia, są takie przekonania jak przekonanie o istnieniu Boga i zastanawiamy się, czy jest racjonalne posiadanie takich przekonań. I większość, pomimo że no, tutaj dowartościowani są ci, którzy uważają, że mają te racje, większość raczej uważa, że sprawa jest nierozstrzygalna, że to jest taka sprawa, która przewyższa nasze możliwości poznawcze i tego się nie da rozstrzygnąć. Wobec tego, tak jak zauważyłem, nawet niektórzy tutaj ludzie wierzący uważają, że to jest sprawa się subiektywnych rozstrzygnięć, pewnych wyborów życiowych i tylko można złożyć tu pewne wyznanie wiary. Jedni taką wiarę mają, inni takiej wiary nie mają. I wydaje mi się, że to jest dzisiaj bardzo duży procent ludzi w ten sposób do religii podchodzi. Co więcej, zmienia się opcja patrzenia na religię. Jak jeszcze byśmy, domyślam się, 100 lat temu patrzyli, to większość by zwracała uwagę na pozytywną funkcję religii. I tutaj są oczywiście głosy, które zwracają uwagę na pozytywną funkcję religii, ale coraz więcej jest głosów, którzy dostrzegają niebezpieczeństwa w religii. Ja nie mówię, że ich nie ma, tylko te proporcje już, jakby coraz więcej widzi niebezpieczeństwa. Artykuł akurat znakomitego mojego kolegi etyka, akurat, no wiadomo, że jak dostał propozycję napisania artykułu, to każdy pisze to, co, czasami to przypadkowo, co miał na warsztacie, ale czasami pisze to, co go autentycznie dręczy. To on znalazł akurat sytuację pewnej wspólnoty religijnej, które doszło do pewnych obsesji i mordowali innych ludzi, prawda? Akurat to było dla niego najważniejsze, nie?
nieco innego. Z dziejów religii tyle można było rzeczy wybrać i to go akurat uderzyło. To jest jakieś znamie dzisiejszych czasów, że u wielu ludzi religia nie kojarzy się pozytywnie. Od razu jest wiązana z jakimś zagrożeniem, prawda? Taką odniosłem wrażenie i wydaje mi się, że ten numer oddaje te tendencje, oddaje te proporcje. Ja się tym tendencjom sprzeciwiam, znaczy w tym sensie, że nie są one moje. Ja mam inne podejście do religii. Przede wszystkim nie zgadzam się z tym podejściem, które tu zostało określone jako podejście epistemologiczne. Ja uważam, że religia jest, znaczy problematyka absolutu, a pośrednio Boga, no bo to, co w filozofii nazywamy absolutem, religii nazywa się Bogiem ze względu na pewne pokrewne cechy, które przypisuje się obu domniemanym bytom, że to jest rdzeń każdej metafizyki, każdej filozofii, która chce dać całościowy obraz rzeczywistości. I tak było od starożytności. No, już od jońskich filozofów przyrody poszukiwanie arche to jest poszukiwanie, no, można powiedzieć, absolutu, czyli bytu, który jest niezmienny, który jest wieczny, który jest źródłem pozostałych bytów, prawda? I jakaś forma absolutu była wmontowana w każdy wielki system filozoficzny. I moim zdaniem spór nie jest o to w metafizyce, czy absolut istnieje, tylko jaki on ma charakter. Czy będzie taki miał charakter, jak co to mój kolega zajmuje się. Zresztą wielkimi nowożytnymi filozofami zajmował się Leibnizem, czyli system, w którym absolut miał charakter osobowy i transcendentny, czy jak u Spinozy, którym później kolejny krok się zajmował, którym no, przy różnych oczywiście interpretacjach, ale zasadniczo absolut był utożsamiany ze światem. I nawet, prawda, w marksizmie, czy materializmie dialektycznym też był byt, który nosił cechy absolutu, że mówiło się o materii, były tak zwane atrybuty materii, wśród których wymieniano wieczność, prawda? Czyli cecha diametralnie różna od zjawisk, które dane nam są bezpośrednio, naszym bezpośrednim ludzkim doświadczeniu. I ja właśnie w ten sposób na problem absolutu patrzę, że dane nam są w naszym zwykłym doświadczeniu rzeczy, które powstają i giną, przemijają, są różnorako uwarunkowane, są czasowe, mogą nie być, mogły nie być i tak dalej, i tak dalej. I pytamy, czy istnieje byt, który ma całkiem inny charakter. Jest wieczny, jest konieczny, nieuwarunkowany, istnieje sam z siebie. A dlaczego o to pytamy? I wydaje mi się, to co staram się w moim artykule pokazać, od starożytności to była pewna oczywistość dla filozofów, że taki byt istnieje. Na podstawie tego, co tam nazwałem zasadą zachowania rzeczywistości, która jest uogólnieniem, dzisiaj byśmy powiedzieli, a wcześniej była filozoficzną antycypacją zasad zachowania w fizyce. Można powiedzieć, że ta zasada zachowania rzeczywistości jest ogólniejszą metafizyczną zasadą, która rządzi naszym ludzkim myśleniem. No ona mówi po prostu tyle, że nic nie powstaje z niczego. Nie ma coś takiego, że takiej sytuacji, żeby coś powstawało z niczego. Że to jest dla ludzkiego umysłu absurd. No i mieliśmy ten obrazek, który świetnie to pokazywał, jak ktoś wyciąga królika z kapelusza, to wiem, że to jest oszustwo. Jeżeli na ten aksjomat się zgodzimy, to musimy przyjąć, że jakiś absolut istnieje. Że przyrost bytu, tak jak to James mówił, ma charakter pewnej powierzchni empirycznej zjawisk, a za tym stoi właśnie ten absolutny byt. Tylko jest pytanie, jak go pojmiemy. Czy to jest właśnie, ograniczam się do jakiejś perspektywy naturalistycznej, materia, energia czy całość świata, czy to jest byt transcendentny, różny od wszystkiego, co się w świecie znajduje. Pozostałe przymioty, zwłaszcza bycie osobą, bycie dobrym, no to już jest dalsza analiza ich wyprowadzania, ale one przede wszystkim weszły do rozważań metafizyki pod wpływem religii, pod wpływem tego, że są ludzie, którzy doświadczali, czy pewna tradycja przekazu mówiła im o jakimś istnieniu bytu, które ma te cechy, jak filozofowie stwierdzali, a plus tego jest właśnie jeszcze osobą kochającą, osobą dobrą osobą. I coś takiego, próba połączenia w dziejach myśli ludzkiej obu perspektyw wielokrotnie się powtarzała.
I no, ja jestem przekonany, że wszelkie próby naturalistycznych koncepcji absolutu, czy panteistycznych koncepcji absolutu, przy pewnym ostatecznym rozrachunku gorzej wypadają niż koncepcji teistycznych, który Bóg ma charakter transcendentny względem świata. Ja uważam, że nasze doświadczenie przygodności, mówiąc językiem filozoficznym, a więc nietrwałości wszystkiego, co w świecie się znajduje, jest tak silne, że nie jestem w stanie pojąć, żeby absolut był całością świata lub tworzywym świata. Po prostu uważam, że cechy modalne, takie jak właśnie niekonieczność, przygodność, nie sumują się. Tak jak masa się sumuje i stos kamieni ma jakąś dużą masę, chociaż każdy kamień ma niedużą masę, prawda, który składa się na ten stos, tak nie sumują się cechy modalne. To znaczy, jeżeli każdy element jest niekonieczny, to całość też musi być niekonieczna. Nie jestem w stanie tego pojąć, żeby można złożyć coś koniecznego z części, które są niekonieczne. Po prostu tego nie jestem sobie w stanie pojąć i dlatego to jest jeden z argumentów, który mnie prowadzi do przyjęcia tej teistycznej czy transcendentnej koncepcji absolutu. A na dodatek, no na dodatek właśnie wspierają wielkie tradycje religijne, które też traktuję jako pewną wiedzę ludzkości, prawda, że na pewno tą podstawową wiedzę ludzkości stanowi nauka, ale wielkie tradycje religijne też stanowią jakąś samoświadomość ludzkości. I, no i to nie jest nieprzypadkowe, że właśnie te wśród tradycji religijnych najsilniej przetrwały i najbardziej wpływowe okazały się te trzy tradycje monoteistyczne, jak judaizm, chrześcijaństwo oraz islam. Bez względu na różne trudności, które mamy z nimi, jak w tym ostatnim przypadku dzisiaj, prawda, jeśli chodzi o islam, pewne inspiracje, które z niego spłyną, ale za tym kryje się jednak przeświadczenie powszechne od wielu ludzi, że nie tylko istnieje coś takiego jak absolut, że trudno pojąć rzeczywistość bez absolutu, ale że on ma charakter osobowy i jest zasadniczo dobry. Oczywiście ludzie bardzo różnie interpretują tą dobroć, stąd mamy różne sytuacje, które nas mogą zaskakiwać, jeśli chodzi o próbę wyciągania wniosków praktycznych życia religijnego. To może tyle, no bo to takie są moje wrażenia z tej lektury, taka jest moja zachęta do czytania tej lektury i tak jest moje, że tak powiem, stanowisko, które idzie na przekór może wielu tendencjom współczesnym, ale wydaje mi się, że powrót do myślenia metafizycznego jeszcze jest przed nami. Czy to, co ja obserwuję, czytając filozofię współczesną, anglojęzyczną, to ten powrót już tam istnieje. Powrót do rdzennych problemów metafizycznych, także do rdzennych problemów Boga i religii. I ten powrót już zachodzi i wydaje mi się, on coraz bardziej będzie zachodził. Ale na to trochę trzeba czasu. Po pierwsze, życie społeczne jest zawsze troszeczkę później do tego, co się dzieje w życiu intelektualnym. I nasz kraj, no, nasze elity kopiują to, co się dzieje na Zachodzie, zawsze też z pewnym dużym opóźnieniem. No stąd u nas dlatego taka jest tendencja, taka ma jest hipoteza socjologiczna oczywiście, można się z nią nie zgadzać, a czy prawdziwa, to się dowiemy za jakiś czas, ale moja hipoteza jest taka, że z perspektywy jeszcze jakichś kilkunastu lat, może 20 lat, będzie większa, silniejsza fala ateizmu intelektualna w Polsce i znowu wielu wybitnych profesorów będzie o tym poważnie dyskutowało i to poważnie dyskutowało, tak jak ludzie z pierwszej półki, tak jak powiedzmy Michael Dummett, prawda, który jest z pierwszej półki filozofem i on uważa, że on ma argument za istnieniem Boga, a niedługo ta sprawa zostanie zweryfikowana pozytywnie. I że to niedługo również będzie w naszej myśli, że to nie będzie składane do subiektywnych wyznań wiary. I druga sprawa, i ta fala odrodzenia religijnego za tym pójdzie, to już po jakimś czasie, prawda? Tak jak na Zachodzie w tej chwili, to co w latach filozofii lat 50., 60., to pokłosie neopozytywizmu,
które było w metafizyce, w filozofii religii, ogólnym spojrzeniu na świat, zaowocowało laicyzacją, tak? Teraz mamy tendencję odwrotną i to zaowocuje kolejną falą, wydaje mi się, proreligijną. To jest nasz kraj jest oczywiście w lepszej sytuacji, bo jest na podłoże tradycji jest tak silne, że jeszcze będzie do czego też tu nawiązywać pod względem tego backgroundu wychowawczego, kulturalnego i tak dalej. Taka jest moja opinia. Przepraszam jeszcze raz za spóźnienie i domyślam się, że na przekór może trochę, ale no, tak, o to przyszedłem, że mam mówić, co myślę. No to tak. Dziękujemy bardzo za te wypowiedzi. Ja myślę, że zanim oddam Państwu głos, to jeszcze wobec no, tak jasno zarysowanego stanowiska musimy też dać okazję Panom profesorom do tego, żeby ad vocem odnieśli się może do tego, co powiedział Pan profesor Wojtysiak i może też do swoich stanowisk. Akurat tutaj Pan Dobrze. Nie może się odnieść do swoich poprzedników, ale Panowie mogą jeszcze. Czy ja nie będzie tak, jak ja lek sobie spożyję? Nie, to herbatka, proszę. Znaczy, to ja pozwolę sobie powiedzieć, bo muszę się koledze przyznać, że ja zgrzeszyłem. Wolę się teraz przyznać, niż potem miałoby tak do siebie dotarło, bo to, co powiedziałem, że ja uznałem wszelkie filozoficzne analizy, nawet nie problemu istnienia Boga, tylko jego przymiotów, jako jałowe. No, przepraszam, że użyłem tego... Przepraszam, że użyłem tego określenia. Nie jest chyba jeszcze najgorsze, prawda? Nie jest obsceniczne, nie jest obraźliwe. Nie. Jałowe w takim znaczeniu, że jak tutaj pokazałem szczegółowo, że one wynikają z w ogóle specyfiki filozoficznego dyskursu, że filozof, jak bierze się za jakąś robotę, czy za opisy zjawiska, faktu, w tym również Boga, no to ma do czynienia z terminami, pojęciami, kategoriami, z tym, co język mu wytworzył, a więc tradycja pod nazwą Bóg, Jahwe, czy jakiekolwiek inna nazwa, daje mu do roboty. I wtedy on obrabia narzędziem swojego intelektualnego myślenia jakiś termin. To jest specyfiką myślenia filozoficznego. Nie jest to najgorsza rzecz, a wręcz nawet urocza, przypisując, dająca atrakcyjność filozofii, za to nas studenci kochają, że potrafimy tak ładnie pisać o pojęciach innych filozofów, albo sami to robić. No więc to nie jest jeszcze najgorsze, co profesor Wojciech robi, pisząc o filozofii, w ramach filozofii Boga. Ale ja tu zauważyłem w wypowiedzi, pozwolę sobie też na to zwrócić uwagę, bo to będzie okazja może do dyskusji, że tutaj filozof religii, filozof Boga ma jeszcze taki naturalny sposób. Tego nie da się uniknąć. Każdy to robi. Ja chyba też jako powiedzmy tam kognitywista, czy jakiś zajmujący się jakimiś fenomenami zjawisk społecznych. Każdy z nas rzutuje na tą robotę filozoficzną, czy na całą tradycję Spinozy, Leibnica, Swinburna, czy tutaj nawet jak słyszę Danmeta. Narzuca własny osobisty punkt widzenia. I to jest u ciebie, też się to znalazło w tej wypowiedzi. Ja, jak mówisz, nie mogę się pogodzić z tym, to słyszałem dzisiaj na przykład księdza profesora Bronka, to już nie raz. To jest nic nowego. Większość myślicieli religijnie usposobionych ma taki oto argument. On jest argumentem już nie filozoficznym, tylko argumentem z osobistego doświadczenia. Ten rodzaj argumentacji, jak Państwo wiecie, jest troszeczkę już innej rangi i on, można nawet powiedzieć, jest błędem. Husserl nazywał to psychologizmem i kazał się filozofom daleko trzymać od tego rodzaju argumentowania. I on polega, ten rodzaj argumentacji polega na tym, że ja mam osobiste poczucie, że świat wokół nas jest sumą obiektów przygodnych. No, tu padło to słowo, Państwo je znacie. To jest niesamowicie intrygujące dla mnie osobiście, który mam odmienne zupełnie pojęcie rzeczy wokół mnie, świata jako takiego. To pojęcie bardzo często używane przez myślicieli katolickich i ono, ja nie wiem jak tam z łaciny to wywodziło się, kolega Kłos chyba tu mógłbym podpowiedzieć bardziej. Kontyngencja, not kontyngencja. No przypadkowość, prawda? Contingency. Tak, proszę Państwa, no to słowo używane w języku potocznym, ale ono weszło też do teologii. Jest przygodność, to znaczy, że niedoskonałość. No tak jak ta przygodna kawa. Wypiłem, już jej nie ma, prawda? Świeca się pali, dymu unosi, parafina paruje, zanika. My jesteśmy bytem przygodnym, mówią w końcu wszyscy filozofowie życia czy egzystencji. Ta przygodność jest dla człowieka, i to chyba tu mieliśmy tego przykład, ciężarem natury takiej pojęciowo-wyobrażeniowej. Nie możemy się pogodzić z tą przygodnością. I z tego powodu, już nie chcę wchodzić tu w szczegóły, mamy wyobrażenie i szukamy argumentacji, znajdujemy ją w dziesiątkach koncepcji od starożytności biorąc,
i od wszystkich chrześcijańskich filozofów, że mianowicie ta przygodność, da się ją onabać, jeśli założymy istnienie przyczyny pierwszej, racji dostatecznej. I to jest świetnie przez profesora Wojtysiaka w jego książkach pokazywane. No, mnie się wydaje, że taka argumentacja z osobistego doświadczenia, no bardzo typowego notabene zresztą, bo z psychologicznego punktu widzenia ta taka poczucie przypadkowości, niepewności, zmienności rzeczy jest naturalną naszą postawą poznawczą. Ale ona nie może być koronnym argumentem na rzecz tego, że istnieje przyczyna tych rzeczy w postaci osobowego Boga, czy jakiegokolwiek innego absolutu, który by nadawał rację przygodności rzeczy. Bo ja na przykład przyznam się, no, kilkudziesięcioletni mężczyzna, mający takie inne doświadczenia, znajduje zresztą ten typ doświadczenia naprawdę u wielu innych ludzi, nie mam problemu z przygodnością rzeczy. No wiem, że umrę, wiem, że rzeczy przemijają, cały świat ma ten charakter stochastycznego, losowego zdarzenia, ale nie jest to problem natury ani psychologicznej, aż psychologicznej jest troszeczkę, ale nie jest to problem natury filozoficznej, że należy na wszelką cenę szukać przyczyny, w sensie zależności przyczynowo-skutkowych dla owej przygodności rzeczy. Tak bym w skrócie powiedział, ten rodzaj mojego kontrargumentu do tej głównej tezy. I to ten rodzaj analizy, które tutaj znajdujemy, nazywałem, jeszcze raz przyznaję się do grzechu, nazywałem to jałowością myślenia filozoficznego, który można zrównoważyć sensownie, racjonalnie i pokazać zresztą też szereg argumentów w dziedzinie psychologii, antropologii, czy w innych kulturach, gdzie ta przygodność nie jest problemem, a więc nie ewokuje problemów racji dostatecznych pod postacią Boga osobowego. Ot i co? Mhm. Jacku, zanim odpowiesz, to jeszcze może Przemek i dopiero wtedy ad vocem do... To może, jeśli może, to od razu. Od razu? Ja nie chcę wytrącać Przemka, zrób tylko, że jakby od razu wszystko dobrze, pamiętamy. Proszę bardzo. Ja pamiętam, dobrze, za chwilę dobrze. Zapomnę. Czy, to znaczy tak, jeżeli ja mówiłem pierwszej osobie, to chodziło mi tylko, żeby podkreślić, że mówię od siebie, żeby nie mówić, że tak wszyscy filozofowie mówią i tak dalej, dla bezpieczeństwa, prawda? Druga sprawa, no że doświadczenia pewne zbiorowe, no, mają genezę w doświadczeniach indywidualnych. No, my porównujemy, czy moje doświadczenie zgadza się z doświadczeniem drugiej osoby i wtedy powstaje intersubiektywność doświadczenia. Więc to, że jestem pewny, i to też z twojej wypowiedzi to wynikało, że to nie jest tylko moje doświadczenie przygodności, ono jest dosyć typowe. Zresztą ta problematyka i termin kontyngencja jest w różnych szkołach filozoficznych wykorzystywana. W filozofii analitycznej, zwłaszcza w metafizyce modalnej, to występuje. Chodzi o przygodność w sensie, że pewne stany rzeczy mogły być inne niż są, prawda? I to no, przy... Modalność, a przygodność to no, no, ale używa się tego terminu, mówi się o przygodnych stanach rzeczy. W metafizykach modalnych mówi się, że pewne stany rzeczy istnieją w niektórych możliwych światach, a tylko konieczne stany rzeczy istnieją we wszystkich możliwych światach. Więc to rozróżnienie funkcjonuje, przy czym jest to pewna rodzina znaczeniowa i rzeczywiście nie zgadzam, że to jest dokładnie to samo, ale jest pewna rodzina znaczeniowa tutaj i pewne pokrewieństwo semantyczne występuje i występuje ten w różnych szkołach, no mówi analitycy, nie tylko tomiści, no u Rortiego się pojawia ten termin, prawda? Tak, ma inne konsekwencje. No i inne, no właśnie wydaje mi się, że spór leży nie o doświadczenie przygodności, tylko właśnie o te konsekwencje. To się zgadzam, że tu leży spór. W tej problematyce, no, nazwijmy klasycznej metafizyki teistycznej, dwie no, wiodące są, ja to nazywam dwie intuicje, można to nazwać dwie zasady, dwa typy doświadczenia, sprawa odrębnej dyskusji. Pierwsza to jest właśnie ta intuicja przygodności, a druga, to co tutaj w twojej wypowiedzi się pojawiło, to przyczynowość. I jedno i drugie jest częścią naszego doświadczenia, a jeśli chodzi o przyczynowość, no jest istotnym motorem, czy zasada przyczynowości, bądź można ją traktować jako uogólnienie naszych danych naukowych, bądź jako podstawę w ogóle, która skłania nas do uprawiania nauki. No bo co my robimy w nauce? Szukamy przyczyn pewnych zdarzeń. Tu chodzi
o również poszukiwanie przyczyn, tylko na, można powiedzieć, na jakimś ostatecznym poziomie. Tu się zakłada, że istnieje coś takiego jak ostateczne wyjaśnienie. I rzeczywiście są umysłowości, których nie interesuje ostateczne wyjaśnienie. Wystarczy, że oni potrafią wyjaśnić, jakie czynniki bezpośrednio doprowadziły, czy pośrednio na drugim, trzecim stopniu do tego, że na przykład my się tu znajdujemy i te przedmioty, które są na tym stoliku, mają taki charakter, a nie inny, taki, a nie inny jest na przykład skład chemiczny. A są ludzie, którzy, umysłowości, których interesuje rozumowanie dalej. A dlaczego zaszły przyczyny, na które wskazaliśmy? A dlaczego zaszły tamte przyczyny? I tak dalej, i tak dalej. No metafizyczne to myślenie wyrasta z potrzeby poszukiwania ostatecznych przyczyn. Wydaje mi się, że nie mam nic... Ta zasada przyczynowości, którą stosujemy w nauce, nie zabrania nam poszukiwania ostatecznych przyczyn. Porządny naukowiec oczywiście powie, że on rozumuje w granicach swojej metody i udziela odpowiedzi na pytanie, jakiej mu jego metoda pozwala udzielić. Ale on zostawia pewne rzeczy, zostawia pewne fakty niewyjaśnione, prawda? Stąd można zadawać kolejne pytania, prawda? I jedno drugiemu nie przeczy. I człowiek intelektualnie wrażliwy, jeżeli tak daleko dociekał przyczyn, doszedł do identyfikacji przyczyn na przykład na pewnym odcinku czasu, czy na pewnym poziomie naukowym, na przykład w określonej teorii fizykalnej, jeżeli jest intelektualnie pobudliwy i uważa, że zasada przyczynności ma charakter uniwersalny, może szukać dalej, może zadawać dalsze pytania o dalsze przyczyny, przy czym wie, że już pytanie o nie będzie miało inny charakter, już nie będzie tu weryfikacji empirycznej i będzie musiał się posługiwać bardziej ogólnymi pojęciami. I oczywiście dla kogoś, kto jest przywiązany do określonej metody, do określonej weryfikacji empirycznej, pójście dalej może będzie ciekawe, ale to, co powiedziałaś, będzie jałowe, no bo ja tego empirycznie nie jestem w stanie zweryfikować. Natomiast dla kogoś, kto jest przywiązany do tych dwóch doświadczeń, doświadczenia przygodności i doświadczenia przyczynowości, on ma prawo, oby to robił tylko ściśle, spekulować o ostatecznych przyczynach tego, że w ogóle coś istnieje, albo tego, że w ogóle istnieje świat, prawda? Albo że istnieją przyczyny, które zidentyfikowały nam w ostatnich słowach aktualne teorie naukowe. Dlaczego właśnie to istnieje, a nie coś innego? Albo dlaczego to istnieje, a nie nic? Znaczy, no to słynne pytanie Leibnica. No stawiam ostateczne pytanie. Dlaczego w ogóle cokolwiek istnieje, co stanowi ten świat, a nie nic? Prawda? Jeżeli my sobie to pytanie zadamy, jeżeli powiemy, że odpowiedź nie musi być weryfikowalna empirycznie, bo jeżeli zidentyfikujemy te przyczyny, to tylko pośrednio i bardzo spekulatywnie, ale jednak jakaś wiedza o nich będzie naszym udziałem, to dlaczego tego nie robić? Robili to Grecy, no ktoś powie, no wtedy nie było nauk szczegółowych, prawda? Robili w średniowieczu, no odpowiedź będzie ta sama. Jeszcze mieli bardzo silną religię, motywację religijną, no ale robiono to w nowożytności, kiedy już rozwijały się nauki szczegółowe, nie? I robił to Leibniz, którego wiedza naukowa była duża i on miał osiągnięcia w naukach szczegółowych, w fizyce, w matematyce, ale miał osiągnięcia w metafizyce. Jeszcze stworzył skrajnie idealistyczny, odlotowy system, można powiedzieć, odlotowy system spirytualistyczny, prawda? A nie musiał, no. Robił to Spinoza, chociaż no, jego wiedza może przyrodnicza była tutaj słabsza. Robił to Kartezjusz, prawda? No i powiedzmy sobie szczerze, robił to Newton, no. Robił to Newton, no. Więc to nie jest tak, że jedno drugie wyklucza, prawda? Oni zauważyli, że i to byli ci omnibusy, którzy wcześniej wiedzieli wszystko, tylko wiedzieli, że do pewnego stopnia mogę się posługiwać tą metodą, a później zostaje mi spekulacja, która jest równie ważna, żeby tworzyć pełny obraz świata. Że jeżeli zrezygnuję z tego ostatniego elementu, to zrezygnuję z jakiejś istotnej części mojej wiedzy o świecie. Ja bym tak odpowiedział. Ja może krótko,
Mi się wydaje, że to, co mnie zawsze uderza w takim sposobie rozumowania teisty i takich założeniach, które teista sobie przyjmuje, to znaczy, że teista uważa, że on ma właśnie taką copyright na to głębsze, metafizyczne, w pełni racjonalne wyjaśnianie. I mi się wydaje, że to, czego uczy filozofia nowożytna i później filozofia współczesna, to znaczy pokazanie, że to niebie jest prawdą, że w pełni racjonalne, do końca poprowadzone rozumowanie jest możliwe tylko w strukturze teistycznej, teizmu. Ja właśnie myślę, że być może ponownie odwołam się jeszcze do Spinozy, bo ja myślę, że on może też być właśnie interpretowany w taki sposób, że pokazuje, że można poszukiwać ostatecznego wyjaśnienia, że można uprawiać metafizykę w najgłębszym tego słowa znaczeniu, bez przyjęcia założeń teistycznych. Tak więc to nie jest prawdą, że trochę tak jak ty chcesz twierdzić, to znaczy, że w pełne, do końca przeprowadzone wyjaśnienie będzie zawsze w konsekwencji doprowadzało do istnienia jakiegoś absolutu. Albo że w pełni głębokie myślenie metafizyczne zawsze ostatecznie musi być uwikłane w założenie o istnieniu jakiegoś absolutu. Ja właśnie mam wrażenie, że właśnie to, co oni pokazują, to pokazują, że istnieje alternatywa. To znaczy struktura teistyczna nie jest jedyną strukturą myślenia racjonalnego do końca. Myślenia o ostatecznych racjach świata i myślenia o ostatecznym, jakby można powiedzieć, sensie świata. To znaczy to jest również możliwe do osiągnięcia poza myśleniem teistycznym. I to nie tylko w znaczeniu takim właśnie, że czysto takim naturalistycznym. Jesteśmy w stanie również skonstruować sens, który będzie miał również ten aspekt egzystencjalny w ramach nieteistycznego systemu myślenia. I to jest, ja myślę, że to założenie właśnie, że to się tylko może odbyć w systemie teistycznym, jest jakby założeniem, którego ja nie widzę powodu czy podstaw dla takiego założenia, że w pełni metafizyczne myślenie, do końca stuprocentowo racjonalne wyjaśnienie może się ukształtować, albo zakłada ostatecznie teistyczną strukturę. I to jest, myślę, założenie, czyli że teizm ma copyright na te dwie rzeczy, na metafizykę w sensie ścisłym i racjonalność w pełnym tego słowa znaczenia. Jeśli można od razu, to może nie zrozumieliśmy się. Ja nie powiedziałem, że teizm ma na te dwie rzeczy, jest copyright jako jedyny. Ja tylko mówiłem, że nie da się tego zrobić bez jakiegoś pojęcia absolutu. Jeżeli przywołałeś Spinozę, no to rozumiem, że to mamy do czynienia z nieteistyczną koncepcją absolutu. I dalszy ciąg dyskusji to jest dyskusja między różnymi koncepcjami absolutu. Tylko ja chciałem dojść do tego, że jest absolut i teraz dalej dyskutujemy nad jego różnymi koncepcjami. I to właśnie, że przykład Spinozy pokazuje, że mamy różne wielkie systemy metafizyczne i no, ty jako historyk filozofii nowożytnej lepiej ode mnie wiesz, czy możesz pokazać wielki system metafizyczny bez absolutu? No właśnie ja bym interpretował... Spinoza jest właśnie przykładem, że jest... A ja bym właśnie interpretował Spinozę, czy później innych, bez absolutu. To znaczy uważam, że... Bo my zakładamy, że to ma jakiś charakter absolutu i zakładamy, że za tym podąża również możliwość ukształtowania się takiej postawy religijnej wobec tego bytu, jakim jest natura. A właśnie ja widzę, że w nowożytności jakby zaczyna pojawiać się pogląd, że my wcale nie potrzebujemy tego pojęcia absolutu. Nawet nie takiego osobowego, w ogóle żadnego. To znaczy po prostu jest tylko natura i ta natura wcale nie musi mieć, czy być przedmiotem jakiegoś kultu. To jest po prostu wyłącznie obiekt naukowego poznania. I tyle. I koniec. I tak więcej mówię. Nic. Naturalista. I tak. Ale co więcej, oni chcą pokazać, że to założenie wcale nie, po pierwsze, nie degraduje nas jako ludzi, to znaczy w takim sensie egzystencjalnym, że nie wiem, sprowadzamy się do rzędu jakichś takich istot pozbawionych wyższych celów. Wcale nie pozbawia nas to myślenia w kategoriach ideałów, wyznaczania sobie głębszych sensów,
budowania czegoś, co przekraczałoby również tą być może naszą naturę, ale nie w takim sensie, że jest coś, do czego mamy dążyć, tylko że możemy ukształtować coraz lepszego człowieka, coraz lepiej budować swój charakter, stawać się coraz bardziej moralni. To jest to możliwe, tylko nie w ramach teizmu. To znaczy oni chcą pokazać, że teizm nie ma monopolu na te wszystkie ideały poznawcze, etyczne, społeczne. Ale ja mówiłem, na razie jeszcze w ogóle o ideałach poznawczych, etycznych, społecznych jeszcze nie mówiłem. Jeszcze o kulcie też nie mówiłem. Nie, ja mówiłem tylko o metafizyce, o całościowym obrazie rzeczywistości, o próbie ostatecznego jej wyjaśnienia, podanie pewnego fundamentalnego modelu rzeczywistości. Więc tutaj ja rozumiem, że powstaje tendencja, można powiedzieć, ludzie mają inne zainteresowania. I z tym się zgodzę, że pojawia się od oświecenia, powiedzmy, może trochę wcześniej, może trochę później, tendencja pewna, myślę, że kierowuje się zainteresowania ludzi w inną stronę. Ale jeżeli byśmy zrobili kwestionariusz metafizyczny, no to zadali pewne pytania, to jestem pewny, że w większości wyszłoby, że ci ludzie akceptują jakiś absolut. No. Jako filozof, historyk filozofii nowożytnej, pokaż mi metafizyczny system, który obywa się bez tego pojęcia. Metafizyczny, może w formie ukrytej, prawda? No więc o to mi tylko chodziło. Ale natomiast też jest kwestia interpretacji Spinozy, oczywiście, no ale oczywiście my go, ty rozumiem, czytasz go jeszcze w innym kontekście, no ale bierzemy dosłownie te pierwsze części etyki, no to tam literalnie się pojawia termin Bóg. Oczywiście no, nie jest rozumiany teistycznie, no ale jest, no wszystko są jego, to modi są jego i tak dalej, on jest zamienny z naturą, no ale no ja rozumiem, że dzisiaj to na to patrzymy, no to można powiedzieć, że to jest początek wyzwalania ludzi z tej obsesji absolutu, prawda? Tak można to zinterpretować, no ale wydaje mi się, że on jeszcze tak nie myślał. Prawda? Nie, ja mi tylko chodzi, ja jakiś mam taki wewnętrzny sprzeciw wobec takiego myślenia, że ten koszt odrzucenia teizmu metafizycznie równa się jakimś rodzajem absurdu, poznawczo równa się zatrzymywaniem dociekań w połowie, etycznie podejrzliwość co do charakteru takich ludzi i tak dalej. To znaczy właśnie o to chodzi. Mi się wydaje, że teista jakby ma taką tendencję do tego, żeby sobie przywłaszczyć i te kluczowe ideały i powiedzieć, one są tylko możliwe do ukształtowania, realizowania i wypełniania tylko w ramach tego systemu. Natomiast poza tą strukturą teizmu one zawsze będą zdeformowane, zniekształcone i one zawsze będą jakimś praktycznie będą nie prowadziły tam, gdzie prowadzić te ideały. A czy ja dzisiaj coś takiego powiedziałem? Ale nie. Zatrzymam się, Jacek. Zatrzymam się. Nie powiedzie. Chciałem powiedzieć, tak? On tylko poziomie metafizycznym, ale już... Może ja wyostrzam, ale... Proszę Państwa, bardzo dziękujemy za te wypowiedzi. Pozwolimy teraz zabrać głos tylko jeszcze naszym można, gościom. Jedno tylko słowo, że jeszcze raz, bo my często bardzo łączymy, co też jest w dzisiejszej tendencji, problematykę absolutu filozoficzną z religijną. To dzisiaj się bardzo zlewa, bardzo się to zlewa od razu, jedno z drugim. A tak być nie musi i tak nie zawsze było, prawda? Doskonałym przykładem są Grecy, u których religia sobie, metafizyka sobie, prawda? Właściwie, no mówi się, Arystoteles zrobił najlepszą metafizykę, grzebiąc religię, no już właściwie pogrzebał ówczesną religię, którą... Jeszcze z Platon to tak się wahał, nie? Tak miotał się między jednym a drugim. Ale to są dwie różne sprawy. Tak się składa, że to, co wypracowała myśl, no, zwieńczeniem Arystotelesa, starożytna, jako pewna metafizyka, którym jest obecny osobowy i transcendentny absolut, no w przybliżeniu, bo też możemy mieć tutaj różne wątpliwości u Arystotelesa, różne są interpretacje, tak się złożyło, że do tego doszła religia. I tym, co ludzi przede wszystkim powszechnie inspirowała, to nie metafizyka, bo to się zajmuje garstka ludzi, tylko religia, nie? Czy te trzy wielkie monoteistyczne religie, które naszą kulturę zachodu kształtowały. I
teolodzy tych religii skorzystali z tej metafizyki, żeby uściślić swoją doktrynę, uściślić, zracjonalizować, lepiej wyrazić i tak dalej. Ale jedno z drugim być nie musi. Na przykład można być metafizykiem teoretycznie i to jest cała tendencja oświeceniowego deizmu przecież, które nikt nie oddawał żadnej czci Bogu, prawda? Albo religia naturalna, prawda, się pojawiała. Także to nie, jest jeszcze, są tacy, znam metafizy, znaczy jest jeden z amerykańskich metafizyków, który się zbliża do teizmu, to właśnie jest deizm, ale nie wyznaje żadnej religii, nie? Uważa, to jest, on rozwiązał pewną łamigłówkę zasady racji dostatecznej, mu tak wychodzi, nie? Ale nie musi się w to angażować. To są dwie sprawy, tylko my to najczęściej łączymy. Zaraz od razu już nam tutaj dochodzi. Ja akurat no to łączę. No, te dwie rzeczy na mnie oddziałały i wielu ludzi to łączy. Uważa, że to się da pogodzić i warto pogodzić, bo człowiek no, żyje w różnych sferach naraz, prawda? Ale nie musimy od razu tak z tej perspektywy patrzeć na to. No, tak tylko... Proszę Państwa, poszerzamy naszą debatę. Zapraszamy Państwa do zadawania pytań. My akurat połączyliśmy problematykę Boga i religii, ale możemy ją dyskutować oddzielnie i równolegle. Zapraszamy. Kto z Państwa ma jakieś pytanie? Może ja bym zadał pytanie. Bardzo. Bo ciekawi mnie, jakie w ogóle to zagadnienie Boga ma znaczenie w sferach, w jakich jest umieszczony człowiek. Gdybyśmy mieli to podzielić, powiedzmy, na sferę budowania jakiegoś obrazu ontologicznego świata i na sferę etyki, czyli zachowania, to nie chciałbym, żeby właśnie to było pytanie z tezą, tylko bardziej próba pobudzenia pewnej refleksji, ale w oczywisty sposób ma to znaczenie w sferze etyki, kiedy kierujemy się jakimiś przekonaniami, ale jakie właściwie... Jakiej zmiany nam to przysparza w obrazie świata? Po co nam obraz świata, w którym jest Bóg? Może tu rzeczywiście będą się mieszały te sfery religijne i metafizyczne, ale no wydaje mi się, że podobny problem może dotykać nauki, kiedy tylko to już sfera może nie etyczna, ale bardziej jakaś pragmatyczna, kiedy nauka jest narzędziem do czegoś, typu Newton dobrze się sprawdza, pozwala nam powiedzmy latać w kosmos, ale kiedy z tego próbujemy wyabstrahować obraz świata, no to pojawia się jakiś błąd w tym obrazie świata, nasuwa nam to właśnie też absolutną czas, absolutny przestrzeń. I może właśnie podobnie jest z tym zagadnieniem, to znaczy rzeczywiście w sferze etyki te założenia, które przyjmujemy i religijne, i doktryn religii, i istnienia Boga mają znaczenie, ale jakie właściwie mają w naszym obrazie świata? Jeśli można, no ja bym powiedział, odwołując się do mojego, wbrew tutaj zaskoczę może, mojego ulubionego filozofa, czyli Immanuela Kanta. Uważam, że to dużo nam o Bogu mówi. Pojęcie Boga jest ideą regulatywną. Jest ideą regulatywną jednoczącą nasze poznanie. I jeśli chodzi o obraz świata, to ona scala nasz obraz świata w pewną jedność. To jest teza Kanta. Oczywiście z tego nie wyciągał wniosku, że możemy stwierdzać, że Bóg istnieje, ale bez tej idei nie możemy się obyć, ponieważ ona jednoczy wszystkie dane, wszystkie naszego możliwego doświadczenia. Daje nam, umożliwia scalenie to w pewną jedność. Tak mówił Kant. No, Swinburne to powie dzisiaj innym słowem, że postulowanie istnienia Boga daje nam najprostsze wyjaśnienie istnienia świata. Więc w tym sensie ma to wpływ na nasz obraz świata. Nie na zasadzie taki, że my w tym obrazie świata dokładamy jeszcze jakiś jeden element, tak jak odkrywamy powiedzmy jakąś nową galaktykę czy nową gwiazdę, to my tam sobie umieszczamy jakiś nowy element. Nie. Ono nam daje pełne rozumienie całości. Jest jakaś zasada tej całości, podstawa tej całości, uspójniacz czy to, co wyjaśnia tą całość. I w tym sensie, jeśli chodzi o obraz ontologiczny. Natomiast jeśli chodzi o etykę, no to tu są
wątpliwość. Znaczy bym chciał dwie szkoły. Dwie szkoły, prawda? Jedni mówią, że pewne intuicje moralne są niezależne od przekonań religijnych, pewne podstawowe. I rzeczywiście pewne są tak. Nie wszystkie, ale jakoś znajdziemy wspólne tutaj. Natomiast nawet pozostając przy tym minimalistycznym podejściu do moralności, to jest to, co dzisiaj sugerowała, tylko nie było czasu na rozwinięcie, siostra profesor Chyrowicz, i dzisiaj niektórzy autorzy mówią, religia dodaje nam motywacji. Nie znam silniejszej motywacji, nie znam silniejszej motywacji do czynienia dobra, niż daje religia. Znaczy nie potrafię sobie wyobrazić silniejszej. Wszystkie motywacje są względne jednak. No, to jest motywacja, która odnosi się do bytu absolutnego, prawda? I ona daje nam... tylko ktoś absolutny może ode mnie czegoś wymagać, nie? Zawsze mogę powiedzieć dlaczego. Dlaczego, nie? W modelu deontologicznym. Oczywiście, model deontologiczny. No, ja jestem kantystą, więc tak jest. Tego motywu modelu nie porzucam. I zawsze, nawet jeżeli moglibyśmy wywodzić treści moralne z innych źródeł pozareligijnych, czy mówiąc szerzej, pozateistycznych, to nic nie da tak silnej motywacji religijnej, motywacji do czynienia dobra, jak religia. Zresztą to mamy artykuł, zresztą już nasz wydawca otwiera o moralności teistycznej, prawda? Pan profesor Hetmański. Ja bym się odniósł do tego pytania, bardzo dobrego. Jakie pan pyta, jakie przełożenie, jeśli tak można powiedzieć, filozofia Boga, czy pojęcie absolutu boskiego może mieć na obraz świata i na praktyczne czyny? Co do obrazu świata, to już dyskutowaliśmy. Ja bym zresztą tu w przeciwieństwie do profesora Wojciechowskiego powiedział, że na dobrą sprawę w obrazie współczesnym, obrazie naukowym świata, pojęcie Boga odgrywa czasami w niektórych koncepcjach istotną rolę. I tam niektórzy kosmologowie dopowiadają pewne rzeczy dotyczące powstania wszechświata za pomocą pojęcia Boga. No już nie chcę w te szczegóły chodzić, bo akurat na co innego chcę zwrócić uwagę, ale Michał Heller jest takim najlepszym przykładem w Polsce kosmologa, który tym, powiedzmy, pojęciem się posługuje do dopełnienia pewnego obrazu świata. Czy to jest udane, trafne? To nie mnie sądzić. Mam akurat zdanie, że chyba nie do końca jest to sugestywne, przekonywujące. Natomiast pan spytał o tę sferę życia praktycznego, gdzie pojęcie Boga osobowego jako przyczyny naszych wszystkich rzeczy i czynów jest ważne. No to są dwie oczywiście rzeczy. Jacek Wojtyciak mówi już o etyce, ale ja bym chciał zwrócić jeszcze na inną sferę, polityki. O tym więcej. A teraz na razie o etyki. Tu mam też odmienne zdanie, bo mianowicie, owszem, trzeba się zgodzić z tym, co powiedziałeś, że w motywacji do podejmowania pewnych czynów stricte etycznych, kształtowaniu naszej moralności, przekonanie o istnieniu osobowego Boga może być jednym z silniejszych motywów naszego działania. I to rzeczywiście, tu nie można zaprzeć. Od strony i psychologicznej, socjologicznej, metaetycznej jest to silna motywacja. Ale ocena czynów etycznych polega na tym, że rozpatrujemy drugą jeszcze stronę czynu etycznego, motywacja i jego skutek. No, nie muszę uzasadniać, to jest intuicyjna zresztą teza. Proszę Państwa, trzeba sobie zdać sprawę, że mamy dziesiątki przypadków, ja też mógłbym tu podać, pewnie inni również, takich motywacji silnie religijnie usposobionych, które prowadziły do, no nie chcę trywializować, ale do morderstw, przestępstw i tak dalej. No więc to jest już sama w sobie wątpliwe i to bym był, nie był już tak optymistyczny jak Jacek Wojtysiak. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jeszcze drugą sferę, o którą pan pytał, życia praktycznego, mianowicie politykę. W znaczeniu takim szerokim, czyli organizowania naszego życia zbiorowego i indywidualnego, kiedy partycypujemy w jakimś porządku demokratycznym, totalitarnym, bez znaczenia. Czyli my, jednostka w życiu politycznym. I teraz pytanie, jakie pan postawił. Jak tutaj motywacja, jak pojęcie Boga osobowego jako przyczyny przygodności naszych działań politycznych wpływa? Trzeba przyznać, że nasze poczucia i nasze działania polityczne mają, tu się zgodzę, duży charakter przygodności. W takim znaczeniu, które zresztą notabene zdyskredytowałem we wcześniejszej wypowiedzi. Ale tu się trzeba zgodzić, że nasze działania mają charakter
przypadkowy, przygodny w tym sensie. No więc jeśli byśmy mieli uzasadnić nasze działania polityczne, w sensie takim ja jako obywatel, członek partii, ja jako obywatel biorący wolontarystycznym, wolontariacie jakieś działanie, no ja jako prezydent, no, jednostka w takich różnych rolach politycznych, gdybyśmy to mieli motywować pojęciem Boga osobowego, to bym powiedział, nie daj Boże. Bo proszę Państwa, to jest tak, tu mam wyraźną tezę, ja sympatyzuję, to od razu się odkryję, pewnie nastawię się na krytykę, sympatyzuję z taką tezą wypowiedzianą przez Richarda Rorkiego. No wiem, że wy wieszacie psy na Rorkiego, ale ja się tu nie boję tego. Ja przyznam, że on ma wyraźną tezę. W dziedzinie polityki, w działaniach, gdzie my motywujemy swoje działanie, oddziaływanie pojęcia Boga jest bardzo szkodliwe. W tym sensie on nazywa się antyklerykałem, jako ateista. No ja tak bym nie powiedział, nie wypada w Polsce mówić, że jest antyklerykałem, ale ja bym zwrócił uwagę na to, że to jest tak, że jeśli my motywujemy swoje działania jako jednostki, jako grupy, zbiorowości, partie, państwa, narody, pojęciem Boga osobowego, to dochodzi na ogół do samych nieszczęść. Czego przykładem są wszystkie wojny religijne, konflikty w ramach tak zwanych fundamentalizmów, które charakteryzują przecież nie tylko islam, ale charakteryzowały i chrześcijaństwo, i judaizm. No, możemy tu oczywiście z historycznego punktu widzenia i religioznawczego pokazywać, że jedne mniej, a drugie bardziej są pokojowo nastawione religie i koncepcje, prawda? To oczywiście trzeba zniuansować ten obraz, ja jestem tego świadom, ale wyraźnie powiem, teza jest taka, że odpowiadając na pańskie pytanie, w tej sferze działania praktycznego, jaką jest polityka, pojęcie to jest już nie tyle jałowe, ale szkodliwe. Taka ale jest moja ateistyczne teza. Mają swoje tragiczne żniwa, że tak powiem. A jak na przykład pani podejścia? Stalin. No właśnie. No wiecie, to była religia. To owszem, ona miała deklarowaną. Ona miała deklarowaną koncepcję A. Lenin powiedział o pion dla ludu. No, to trochę inaczej to znaczy, on pokazał na genezę religii, a nie jej strukturę. To była religia, szerokie pojęcie religii w takim razie. Powiedziałeś, odwołanie do Boga osobowego. Stalin się odwoływał do Boga osobowego. Nie wiem, bo jak ja powiedziałem, że to był religia stalinowska, to w innym rzeczy. Tylko, że jak tak dalej pójdziemy, no to wszystko będzie religią. Wszystko może być. Nie, to tak bym nie wiedział. I wszystko może doprowadzić do równie tragicznego fakta. Więc tutaj trzeba by podać tą granicę, gdzie jest religia, gdzie nie. No to dobrze, to doprecyzuję. Na przykładzie, proszę Państwa, naszych wszystkich Polaków dotyczących pojęcia romantycznego, mesjanistycznego pojęcia narodu polskiego jako Chrystusa. No znacie tą mesjanistyczną Trentowskiego, Mickiewicza, nie Słowackiego akurat, inną pojęcie. No przecież to jest przykład tego szkodliwego, wadliwego, złego wykorzystania pojęcia Chrystusa, który jest reprezentantem narodu polskiego. I no już wiecie, co mam na myśli. To każdy z nas uczył się w kursie literatury polskiej tego rodzaju. Przecież ten echo tego odżyło, proszę Państwa, te kilka lat temu, jak była ta słynna katastrofa lokomocyjna, kiedy w publicystyce polskiej, politycznej, to w poważnych pismach, u wielu publicystów pojawiały się takie echa. To jest znak Boga, osobowego Boga, dany z narodowi polskiemu, jako przestroga, przecież i motywacja do pewnego działania. Czytaliście w prasie takie wypowiedzi, bywały takie. No, nie chcę mówić nazwisk tych publicystów, bo to jest dyskredytujące tłumaczenie. To jest przykład czegoś, co jest dokładnym przykładem dla pańskich wątpliwości. Czy takie sfery mogą być motywowane religijnie? Jeśli tak, to bardzo źle. Jeszcze Przemek, chciałbyś się ad vocem, czy nie? Może tylko nie będę, bo trochę podzielam pogląd, ale bronię mesjanizmu. To znaczy, mi się wydaje, że tak jak można wskazać na tą szkodliwą motywację, to tak samo tutaj, jak się przywoła na przykład Cieszkowskiego, i u niego też jest bardzo silna ta motywacja mesjanistyczna, a z drugiej strony reformy, które przeprowadza. Po drugie trzeba pamiętać, że to był też w ramach tej historiografii hegelowskiej. Chodziło o stworzenie jakiegoś takiego naprawdę uniwersalnego argumentu na rzecz
istnienia Polski. Bo to ja tak interpretuję ten mesjanizm, że oni chcieli pokazać, że jedynym argumentem na rzecz wskrzeszenia Polski nie jest tylko to, że istnieje jakaś grupa ludzi, która chce mieć swoją tam suwerenną i tak dalej. Chodziło o to, żeby pokazać, że i Francuzi, i Anglicy, i Niemcy są zainteresowani, powinni być zainteresowani w tym wskrzeszeniu narodu polskiego, ponieważ Polska, zgodnie z tą historiografią hegelowską, ma pewną rzecz do wykonania. No i w ramach tej historiografii jakby ten mesjanizm się dobrze sprawdza. A to jest jakby jeden argument, ale drugi argument, no to właśnie ja zawsze się zastanawiam tego Cieszkowskiego, jak się czyta ten Ojcze Nasz. I to się wydaje, że to jest w ogóle nie do zaakceptowania. Bo to jest też takie właśnie przekonanie. A z drugiej strony, jak się patrzy na tą jego działalność społeczną, polityczną, reformatorską i tak dalej, i widać, i on cały czas powtarza, że to był główny motyw, no to można powiedzieć, że to, że to, jeżeli w jego wypadku to zadziałało, no to być może jest tak, coś jest pozytywnego, nie? Tak więc ten, ja bym bronił tego mesjanizmu. Więc ja bym odpowiedział jeszcze tak, jeśli można zanim, bo tutaj, tak, tutaj profesor jeszcze, Jan Kłos, taką jedną rzecz, dwie sprawy, że bardzo bym był ostrożny, po pierwsze, każde działanie ludzkie jest warunkowane różnymi czynnikami. W motywacji czynnik religijny jest jednym z wielu. Mocniejszy, ale też jest jednym z wielu, więc trzeba dokładnie musielibyśmy wziąć na warsztat konkretną sytuację i rozważyć, gdzie mieliśmy do czynienia z motywacją przede wszystkim religijną, a nie inne czynniki tam działały. Zwłaszcza wojny religijne trzeba by posprawdzać, gdzie mieliśmy do czynienia przede wszystkim motywacją religijną, gdzie na przykład z ekonomiczną. To trzeba by dokładnie posprawdzić. To byłbym ostrożny. Po drugie, moja ostrożność też polega na tym, że żeby się zgodził na tezę profesora Hetmańskiego, na twoją tezę, to musiałby mieć dobre porównanie z motywacjami niereligijnymi. Jeżeli by rzeczywiście... Nie, tak, no i polityki. Wiesz, wyszło nam, że te społeczeństwa, czy jednostki, społeczności, które kierowały się motywacjami niereligijnymi, w tym sensie pomijały Boga ze swoich motywacji, wyszły lepsze skutki, no to tak. Ale trzeba by takie porównanie zrobić i wbrew pozorom nie jest to tak łatwo. Nie jest to takie łatwo. Dlatego ja jestem bardzo ostrożny, bo obie strony ten argument wykorzystują. I na odwrót można go ładnie odwrócić. Ja teraz mogę przykłady podać, nie? A gdzie znajdziecie kogoś takiego jak Matkę Teresę z Kalkuty, prawda? No i możemy coraz różne. Tu bym był bardzo ostrożny. Jeśli chodzi o politykę, no po prostu. Polityka, no, życie społeczne jest kształtowane przez przekonania obywateli. No. Jest to wypadkowa tych przekonań w wyniku tarcia się dyskusji między nimi mechanizmów wyborczych lub innych mechanizmów wyłaniania decyzji, lepszych lub gorszych. No. I z tego wychodzą to, co w polityce się dzieje. I jeżeli część tych obywateli kieruje się motywacją religijną, to ja nie widzę w tym nic specjalnie niebezpiecznego. No jedni się takimi motywacjami kierują, inni innymi. I dlaczego te miały być niebezpieczne, a tamte są niebezpieczne są motywacje nie jednostek, bo te są, myślę, jak można powiedzieć, zbożne. Te niebezpieczne, odwołujące się do religii, są grupowe działania, podmiotów grupowych, typu partia polityczna, jakieś ugrupowanie, sekta. To tak powiedziałem, nic więcej. No ale musielibyśmy znowu wziąć konkretne przypadki, ja podam przykłady takich, którzy właśnie kontestowali religijność. Partii politycznych, które były przywiązane do jakiejś religii, partii politycznych, no jednoznacznie... Tak, trzeba by postąpić, żeby rozstrzygnąć pytanie pana. Naszego... Więc ja bym tu był bardzo, bardzo ostrożny. No to już jest kwestia w tym przypadku empiryczna. To jest kwestia dokładnie, empiryczna, tak. Ale ma bardzo duże wybrane. No i drugie, musieliśmy bardzo wyraźne kryteria przyjąć dobrych skutków. Bardzo tutaj... Ja wiem, że to jest nie do zrobienia, bo tego się nie da wyizolować, tych czynników motywacyjnych, które rzeczywiście wpływają na ludzkie działanie. Czy to są motywy religijne, wyłącznie religijne, czy to są pozareligijne. No, tak jest konglomeratem. To przykład, przykład, ostatnio czytałem gościa niedzielnego, sprawozdanie z Dnia Judaizmu, którym biskup lubelski, biskup Cisło, mówił o naszych braciach, starszych braciach wierze i tak dalej. No i przy okazji doszedł do problemu Holokaustu i
powiedział, że ci, którzy uczestniczyli w Holokauście, nie byli naprawdę chrześcijanami. Oczywiście zaraz ktoś powie zarzut, no przecież nominalni byli. On chciał powiedzieć, że oni, jeżeli byli, to byli nominalni, ale chrześcijanin z natury nie może czegoś takiego zrobić. I oczywiście, no i zaraz jest dyskusja, no jaka była realna ich motywacja i tak. Ale pozwólmy tutaj panu profesorowi też zadać pytanie. Znaczy, głos, bardzo proszę, głos. Tak. Albo głos, tak. Głos, lepiej głos. Tak, bo to może być jakiś komentarz. Tak. Ja wiem, profesor już to uprzedził, Wojtysiak, bo akurat jest rocznica rozwyzwolenia obchodu, wyzwolenia obozu w Auschwitz. I jakoś to rozumowanie profesora tutaj Hermańskiego do mnie nie przemawia. Ta nieobecność postulowana, nieobecność Boga w polityce związana na jakieś skutki. No bo ja podam taki bardziej drastyczny, tu już profesor Wojtysiak wspomniał o Holokauście, drastyczny przykład. No, czy marsz takiej zwartej kolumny Wehrmachtu z napisem na pasie Gott mit uns, czy to jest powołanie się na Boga? Nie? Jaki to jest rodzaj powołania się na Boga? Więc ja podam inny obraz, bo profesor Wojtysiak próbuje też łączyć te dwie perspektywy. No bo czy my możemy coś więcej o Bogu? Na ile filozof może się powoływać na teksty, które coś o tym Bogu mówią? No, takim wspaniałym przykładem Boga jest Chrystus, który myje nogi uczniom. Więc jeśli polityka, jak ją rozumiem, bo to też była taka motywacja w polityce. Tak, tak. Jeśli polityka to jest służba, bo tak chciałbym to rozumieć, no to jaka jest większa motywacja do służby w polityce niż obraz Boga, który myje uczniom, który myje nogi uczniom. No to jest ideał, taka my. Który myje nogi uczniom, więc jeśli już, chyba że nic nie mam powiedzieć, że to jest tak pojęcie, jak pojęcie, bo tutaj profesor też mówił o tym, co mu więcej możemy o pojęciu Boga powiedzieć. Chyba że to jest tak pojęcie nieskończoności, no, tak w matematyce, no to wszystko się może zdarzyć. Czy możemy coś więcej mówić o Bogu, nie? No więc jeśli możemy, no to jest, uważam, wspaniały obraz. Bo chciałbym jeszcze jeszcze jedną sprawę też, która jest tak wspomniana, jest jakby tak delikatnie wspomniana, jest ta kwestia przygodności. No a tu w kontekście Boga trzeba by powiedzieć o grzechu, nie? I tutaj mi się przypomina ten tekst Kołakowskiego, czy diabeł może być zbawiony tam. I on chwali jako niechrześcijanin te koncepcje grzechu pierworodnego. Mówię, to jest kapitalna kategoria wiary wyjaśniająca, więc jedno jest, znaczy jedna jest kwestia, to obraz Boga, a drugie przypominanie światu grzechu. To też jest ten, jeśli już mówię o przygodności, to o czym nie wolno zapomnieć, nie? Czyli ten polityk, który ma ten obraz, uważam, że to jest dobry obraz tej służby, nie powinien zapominać, że to może wszystko zepsuć, zniszczyć ze względu na to, że jest skażony grzech. I tymi konsekwencjami wszystkimi, które z tej... Ja jeśli mogę nawiązać jeszcze do tego, co powiedziałeś, to jeszcze podsunąłeś jeszcze jeden bardzo ważny, wydaje mi się, czynnik motywacyjny religii. To pan mówił o tym wymiarze etycznym. Nie znam żadnych ruchów społecznych, tak można powiedzieć, pozareligijnymi, które przykładają taką wagę do dbałości o życie moralne. Oczywiście możemy lepiej, gorzej, jak to wygląda w praktyce, możemy mówić o skażeniach różnych, ale zasadniczo to większość religii, elementem większości religii jest coś takiego jak rachunek sumienia. Czyli ciągła sprawdzanie siebie pod względem moralnym. To dla etyka to jest szalenie interesujący fenomen. Powiedzmy, weźmy sobie laickiego etyka, to najczęściej oni by postulowali, tak jak Kotarbiński, żeby to robić po laicku, prawda? Ale to było zawsze w religii, nie? Ale to jest kwestia super ego jakiegoś. No oczywiście możemy to różnie wyjaśniać, prawda? Ale jeżeli mamy nawet neutralną wobec światopoglądu etykę, no to każdy etyk, no nawet nurt, nie musi to być deontologista, może to być związany z nurtem utylitarystycznym. Nawet on powie, że każda jednostka powinna przeprowadzać coś takiego jak rachunek sumienia. No, na przykład powinna się zastanawiać regularnie nad swoim wkładem dla dobra społecznego. Czy optymalizuje szczęścia największej liczby ludzi. No właśnie. No, do czegoś takiego religia zachęca. No.
Oczywiście możemy, i to jest jeden z czynników, chodzi o to, że ona może, ktoś powie, to można robić lepszym, ktoś ma lepszą teorię, bardziej świadomie i tak dalej, ale jeśli chodzi o masowy ruch społeczny, to nie ma czegoś takiego poza religią, poza religiami. Nie? Jest jeszcze jedno pytanie z tyłu, proszę bardzo. Że z tą polityką myślę, że jest takie zagrożenie, że ta religia może w pewien sposób legitymizować nasze wszelkie działanie. I my możemy, jest takie zagrożenie, że wytworzymy w sobie myślenie, że niezależnie jakie te nasze działanie by było, dobre czy złe, to jeżeli je robię w imię tej religii, w imię tej wiary, to ono musi być słuszne. I myślę, że to jest właśnie to zagrożenie dla polityki, że możemy wywyższyć tą swoją ideę tylko dlatego, że połączymy ją z wiarą. Przykazania. To jest kwestia sztuczna zupełnie, sztuczna wymyślona, bo to... Znaczy, jak sobie nie powiemy, o jaką religię chodzi, co ta religia zawiera, jaki ma przekaz ta religia, to możemy sobie porozmawiać o wszystkim i o niczym, nie? Bo ale Stasiu, bo zwróć uwagę, że to samo można powiedzieć nie tylko o religii. No. Każdy człowiek może mieć przekonanie, że jego racja jest absolutna, jego idea. Nie musi być idea religijna, może to być idea budowania nowego społeczeństwa, rewolucji, idea rewolucji, budowania doskonałego społeczeństwa socjalistycznego. No to przecież ci ludzie mieli przekonanie, że oni muszą to zrobić, a ilu rewolucjonistów przy jednej, drugiej rewolucji, czy to miało przekonanie, że muszą wymordować ileś tam osób. Ale tylko koszta są. No, więc myślę, że to nie jest czynnik specyficzny dla religii. Ja nie mówię, że nie ma zagrożenia, ale to zagrożenie jest rozsiane w wielu innych miejscach, więc tutaj ja to twoją tą obawę rozumiem i podzielam, ale jakby spojrzeć na historię, to nie tylko bywało w religii. Byli ludzie, którzy mieli obsesję na punkcie pewnej idei i oni ją realizowali. Niezależnie od tego, jakie były tego koszty. A tak między nami mówiąc, moja opinia to jest takie, są takie typy, co mówiąc brzydko, lubią dołożyć i jakakolwiek im się idea podsunie, żeby mieć ideę, żeby dokładać, oni tak dołożą, prawda? No akurat mają tą podróż. Są pewne typy takie. Nie? Idea jest tylko okazją. No to jest idea z okazją. Proszę Państwa, zachęcam jeszcze, oj przepraszam, ale zachęcam też Państwa do zadawania pytań. Jeszcze tutaj oddaję głos. Nie, ja tylko tak, bo tutaj został przywołany Leszek Nowkowski, ale myślę, że jest ciekawsza jego myśl właśnie, kiedy on rozważa ideę. I tam jest takie jego przekonanie, że on nie zna, no wiadomo, był jednak wyśmienitym historykiem idei, która zawierałaby w sobie jednak również czegoś destrukcyjnego. Znaczy, bo my czasami, znaczy to jest chyba cały problem, że każda idea, nawet idea taka jak idea chrześcijaństwa, może albo kryje w sobie też ten element destrukcyjny. Ten element destrukcyjny nie jest jej z zewnątrz dodany. To nie jest wynik takiego czy innego układu społecznego, psychologicznego danej osoby, tylko coś w niej jest. I to, co ty właśnie wspomniałeś o tym grzechu, to znaczy, bo na pewno Kołakowskiemu nie chodziło o samą koncepcję grzechu, tylko jemu chodziło o to, że ten pesymizm, czy ten zło nie jest tylko źródło jego, nie tkwi z zewnątrz. To źródło tkwi wewnątrz i akceptacja tego przekonania, on uważał, jest zdrowa, to znaczy, bo ona pozwala nam uchronić się przed biciem pokłonów, przed jakąkolwiek ideą. To znaczy, albo że mamy być podejrzliwi wobec jakiejkolwiek idei, to znaczy, żadna idea nie zwalnia nas z podejrzliwości. I wobec każdej idei zawsze powinniśmy sobie zadać pytanie, czy należy bić pokłon, dlatego tylko, że źródło tego czy tamtego pochodzi z tej idei. Ja myślę, że jemu o to chodziło, że właśnie w każdej idei drzemie ten element ujemny. Nie ma takiej idei. I to przekonanie, bo on je wziął tak naprawdę od Schopenhauera. To właśnie to przekonanie, że to źródło zła tkwi gdzieś tam wewnątrz, a nie tak jak właśnie oświecenie uważało, że my zawsze robimy dobre decyzje, a to zło
gdzieś tam tkwi i w instytucjach społecznych lub w braku jakiejś psychologicznej opieki nad nami przez rodziców czy tam kogo. Nie, ale na pewno Leszek Kołakowski wiedział, co pisał, co napisał. Tak, tak. Na pewno myślę, napisał o grzechu pierworodnym. Ja uważam, że to jest uniesienie do chrześcijaństwa. Jedna z ciekawszych myśli, to znaczy, że zawsze powinniśmy być ostrożni, nawet w przypadku takiej idei jak chrześcijaństwo. Nie? To nie, nawet taka idea nas nie zwalnia. To się z tobą na pewno tutaj zgadza, ale też zauważ jeszcze jedną rzecz, że chrześcijaństwo, przynajmniej w pewnej swojej części, czy w pewnej swojej interpretacji, to zawiera to, co mówiłeś, to znaczy zawiera konieczność ciągłej autokorekty. Na przykład chrześcijaństwo bardzo mocno akcentuje, mówiliśmy o tej przygodności człowieka, ale ona ma też wymiar moralny i wymiar poznawczy. I na przykład wielu teologów podkreślało, że my nie możemy sobie uzurpować prawa, że mamy wiedzę o Bogu pełną i że znamy boskie myśli, prawda? I dlatego uczono coś takiego pokory, żeby nie mówić, że to, co ja mówię, to jest głosem Boga. To jest w chrześcijaństwie. W chrześcijaństwie jest bardzo silny trend, zresztą od judaizmu pochodzący, w niektórych kościołach protestanckich jeszcze zradykalizowany antyidolatki. Nie wolno tworzyć żadnych bożków, prawda? Czyli nie można nawet podporządkować się żadnej idei. Bóg jest ponad tym, Bóg jest niepojęty, prawda? Więc to też jest w chrześcijaństwie. I jeszcze ostatnia sprawa. To, że my krytykujemy bardzo często różne idee, także to, co się dzieje, co robią chrześcijanie, a nawet chrześcijaństwo krytykujemy, to my krytykujemy to według jakichś kryteriów, które posiadamy w głowie. Ale te kryteria się znikąd nie wzięły. Przynajmniej poważna część z nich została kształtowana przez chrześcijaństwo. Jeżeli my jesteśmy, przepraszam, oburzeni na wojny religijne, oburzeni na inkwizycję na przykład, to dlatego, że w naszej kulturze zostaliśmy wychowani, w której to jest traktowane jako coś strasznie złego, prawda? Ale skąd my to wiemy? No, czy my to mamy w genach? Czy jedna z hipotez, do której ja się skłaniam, my to mamy z chrześcijaństwa, no, bo ono nas ukształtowało, prawda? Ono mówi, że to jest złe, prawda? I czasami ono samo później zaczyna podważać niekiedy samo siebie, prawda? Nie swoje wypaczenia, ale również, proszę Państwa, no, istota chrześcijaństwa to jest, że Bóg stał się człowiekiem. Czy Bóg się uniżył, to co tutaj Jaś powiedział, prawda? Umył nogi ludziom, prawda? I niektórzy się obrażają na monarchistyczne wersje chrześcijaństwa, gdzie się akcentuje hierarchię, prawda? No ale można powiedzieć, że królowanie Chrystusa to jest królowanie na krzyżu, to jest królowanie przez umycie nóg, nie? Jeżeli ktoś się oburza, to dlatego, że gdzieś pod świadomości tkwią te teksty, czy nawet nie teksty, tylko obrazy ewangeliczne, prawda? I o tym też trzeba pamiętać. To czasami zapominam, że są tacy jak Helena Einstein, która krytykują fragmenty Biblii, gdzie są okrutne rzeczy, ale dlaczego ona to krytykuje? Bo ona ma w swojej mentalności przeczucie, że to jest coś strasznie złego, no, ale dlatego, że to przeczucie, że to jest coś złego, no, wzięła właśnie z Biblii, w której była wychowana. Zresztą nawet nie jako chrześcijanka, prawda? No ale tam jest wyraźne było przykazania były i nie zabijaj, no to jest istotna część przykazań religijnych, prawda? Więc też trzeba pamiętać, że tu się pewne koło zamyka, no. No, tak jak zasada uniwersalizacji Kanta i często się podaje, że to źródło, no tak, to jest, wcale nie jest krytyką właśnie. No ale no, co to jest Kant? Kant no, to jest wychowany w rodzinie pietystycznej. Całe życie właściwie jest tym wychowany i to on racjonalizuje te zasady, które przyjął z domu. No.
tylko wyraził to w inny sposób. Ale pamiętaj, że Kant pokazał, że jest możliwość uzasadniania etyki w sposób taki nie chrześcijańsko-religijny, tylko ten odwołujący się do rozumu praktycznego, a nie teoretycznego. Czyli tak, ale argument użyłeś troszeczkę Ale czytajmy całego Kanta. Ale na tym się nie kończy. Gdyby nie był wychowany w takiej Anii. Znaczy, może powiedzieć genetycznie. Nie, no zaraz. No, to jest trochę przesadne. Muszę zaprotestować jako ten, który umiałbym znaleźć u siebie w swoim doświadczeniu. Znalazłbym pewnie dziesiątki przypadków w kulturze wrażliwości etycznej, estetycznej, moralnej, które mają swoje źródło nie w idei chrześcijańskiej, jakkolwiek są one zbieżne z ideami chrześcijańskimi. No, no nie przesadzajmy tutaj, jeśli tak mogę powiedzieć, trywialnie, bo też to by czyniło z chrześcijaństwa taki model, jak ty tłumaczysz, że nawet jeśli rozpoznaje chrześcijanin no, te skrajne, antychrześcijańskie, czy jak powiedziałeś, te, które są destrukcyjnymi elementami tej idei, to tylko dlatego je rozpoznaje, że miał w sobie imprint chrześcijański. No taki sposób myślenia jest trochę fałszywy. Ale panie profesorze, ja podam hipotezę, że to tak trzeba, że to jest na pewno jednym z czynników. Ale to hipotezę można sfalsyfikować, bo chyba nie potwierdzić, poprzez analizy no, psychologiczne. No, jak się patrzy na psychologię rozwojową małych dzieci, no, to ty wiesz, ja wiem jako rodzice, że namiastki pewnych elementów wrażliwości estetycznej, etycznej, moralnej dzieci tworzą się na owszem, przy okazji kolęd, które im śpiewamy, tego no, aniołka wieszonego na choince, nie trywializuje, bynajmniej wskazuje na kontekst kulturowy, w jakim przychodzi do wrażliwości etycznej małego dziecka, taka nie na treść tej idei, prawda? No ale ona jest w nim nie dlatego, że tam włożona została na zasadzie idea innate, czyli wrodzonych idei przez Boga, tylko one tam są, bo taka jest struktura ludzkiego umysłu w momencie jego rozwoju osobniczego, pomiędzy tam trzecim rokiem życia, a ósmym rokiem życia. No, ja tylko ad vocem, jeśli mogę, zawsze mnie zastanawia, dlaczego taka wielka umysłowość, na przykład jak Arystoteles, jakoś nie mogła dojść do tego, że niewolnictwo jest absolutnie czymś wykluczonym, zakazanym, a niewątpliwie trudno mu... Nie chcę tego powiedzieć, tylko zastanawiam się, dlaczego. Tyle analiz przeprowadzonych, dogłębnych, kulturowo. Dlaczego ja nie zauważyłem, jak tu profesor Kłos pokazał, że w polityce są też takie fakty, które by przeciwne mojej idei, tezie. No taka jest natura naszego ludzkiego umysłu. On jest naprawdę przygodny, nasz umysł. Ale przygodność jest, ja tu dokończę może jeszcze, przygodność charakteryzuje też naszą, twoją, chyba nie moją, ideę Boga. Ona jest przygodna, ukształtowana przez taki, a inny kontekst lektur filozoficznych, kontekst uniwersytetu, w którym pracujesz i zostać wychowany, przez takie, a inne konteksty. Przygodność myślenia dotyka nas, w sensie takim, wiecie, egzystencjalno-poznawczym. No i koniec. Jest więc jeszcze tutaj komentarz z sali, bardzo prosimy. No, ja bym chciał tak dodać, że co było takim jednym z wielu powodów oświecenia, tak? Na przykład ci francuscy filozofowie, podróżnicy, tak, którzy na przykład przyjechali do Chin, zaczęli tam zwiedzać, nie? No i oni to, co zobaczyli, to, że tak naprawdę da się zorganizować i etykę, i da się wytworzyć genialne rzeczy, wymyślić świetne wynalazki, w ogóle bez chrześcijaństwa. I to, myślę, było takie właśnie kluczowe, że oni zobaczyli, że to nie jest jedyny taki warunek chrześcijaństwa. Ale co to miałby dowodzić w tym przypadku? Względności, przygodności idei chrześcijańskiego Boga. To nie jest jedynym takim, znaczy nie jest warunkiem właśnie takiego i etycznej sprawności, i też sprawności takiej, można powiedzieć, umysłowej. Ale tu taka teza nie padła, że jest jedynym warunkiem, czy tylko, że może być jednym. Że wyjaśniamy, jak możemy wyjaśnić ten dyskurs, który my prowadzimy tutaj, prawda, naszą wrażliwość moralną, która nie była ukształtowana znikąd, prawda. Myśmy się tu urodzili, mamy takich, a nie innych przodków, wychowaliśmy się w takiej kulturze, takiej i tak dalej. Więc to jakby ja nie przeczę tutaj, prawda. Zresztą no jest doktryna, oczywiście jest chrześcijańskie, mamy nurt ekskluzywistyczny i mamy nurt inkluzywistyczny, który wprost mówi, że ziarna prawdy są rozsiane po całym świecie, w różnych kulturach, prawda?
I na przykład niektórzy, prawda, no to jezuici pierwsi, zobacz, bo oni byli właśnie, oni pierwsi do Chin dotarli, prawda, oni bardzo się pozytywnie o konfucjanizmie wyrażali, że jest duża zbieżność etyki konfucjańskiej i chrześcijańskiej, prawda, więc tutaj to ja temu nie przeczę, tylko ja mówiłem o tym kręgu kulturowym, w którym myśmy się ukształtowali, prawda. Nie widzę, może ktoś jeszcze? Proszę za okna. Religijna. I tutaj zawsze, jeżeli przyjmujemy ten teistyczny absolut, to zawsze jest motywacja taka, że to ktoś mnie motywuje. I wydaje mi się, że to Kierkegaard odpowiada, że jest dużo lepsza motywacja tym swoim życiem religijnym. Otóż najlepiej jest, skoro, jeżeli ja się motywuję. Ale nawet jeżeli jest jednostka, która ma tą wiarę, to tak naprawdę i tak jest motywowana sama przez ciebie, bo zawsze wybiera tą pewną drogę, zawsze może się sprzeciwić czemuś. Więc wydaje mi się, że no, motywacja religijna, przynajmniej szczególnie w współczesnych czasach, nie jest najsilniejszą i nie jest przede wszystkim najlepszą. Znaczy, że dzisiaj nie jest najsilniejszą, to ja się zgadzam. Nie jest najlepszą. Że nie jest najlepszą, a z tym drugą członem się nie zgadzam i staram się to wcześniej uzasadnić. Przynajmniej. Może na tej zasadzie, że nie potrafię sobie wyobrazić silniejszej motywacji. Silniejszej motywacji. Tylko tyle. Skąd? Nie, ale no, Kierkegaard jest przykładem myśliciela religijnego. No, to jest jeden z najwybitniejszych myślicieli religijnych. Słucham? No, zależy, no bo jaki typ religijności, konkretnie do pani, do którego fragmentu Kierkegaarda nawiązuje, na której fazy życia, no, w naszym rozwoju, prawda? No, to jest jednak ostateczne życie religijne, to jest ideał Abrahama dla Kierkegaarda i to jest ta sytuacja wzorcowa i to jest najdojrzalszy sposób życia, prawda? Tylko do tego trzeba dojrzeć, prawda? Więc akurat, jeżeli interpretujemy tego autora, to był wielki myśliciel religijny i Kanta też, upieram się dzisiaj, to jest myśliciel religijny. Kant to jest wielki myśliciel religijny, musimy dopowiedzieć do końca, prawda? Trzeba pójść dalej, trzeba pójść, ostatnie pytanie po etyce, to jest warunki możliwości moralności. No i tam mamy między innymi postulat istnienia Boga, nieśmiertelności duszy, zresztą w religii w obrędzie samego rozumu postulat łaski, także ten całe Królestwo Boże, idea Królestwa Bożego i tak dalej, to jest wielka myśl religijna, oczywiście no pewien rodzaj deizmu, ale to jest myśl religijna, także to tutaj musimy tego Kanta w całości, bo rzeczywiście dzisiaj się z Kanta wybiera no przede wszystkim postulat autonomii. Ale trzeba do końca tego Kanta, co jest dalej u Kanta, prawda? No to my sobie wybieramy z każdego, oczywiście no, każdy ma prawo wybrać sobie z myśliciela, no to co mu pasuje, nie? No ale akurat tych dwóch myślicieli, Kierkegaard jest no, wzorcowym fideistą, no, a Kant jest no, wzorcowym deistą. No. Wzorcowym to jest chrześcijaństwo. Właśnie to, co Państwo by chcieli, chrześcijaństwo kontrolowane przez rozum. Jeszcze mamy dwa tutaj pytania, proszę bardzo. Co do etyki chrześcijańskiej, to moim zdaniem trzeba przede wszystkim sięgać do tekstów doktryny chrześcijańskiej, a przede wszystkim to do tekstów Nowego Testamentu, a no i między innym to i tekstów Starego Testamentu. Apostoł Paweł pisze, że całe prawo można tak mniej więcej zredukować do złotej reguły. I ta złota reguła jest obecna we wszystkich kulturach, we wszystkich narodach, u wszystkich narodów. I to nie trzeba mówić nic więcej niż ta złota reguła, która w jakimś tam kontekście jest też wspomniana u Kanta w jego imperatywach. I też na przykład
Trzeba powiedzieć, że człowiek nie jest od razu od swojego życia tak zawiniony, jak na przykład mówi się w religii Starego Testamentu albo Nowego Testamentu, mówię o grzechu pierworodnym, że człowiek rodzi się od razu jest zawiniony bez własnej winy. I to nie jest, moim zdaniem, lepsza interpretacja, nie jest lepsza etyka. I czy mógłby na przykład pan profesor Jacek podać jakiś przykład imperatywu takiego wobec dobra, który by przekraczał złote reguły, czyli sensu stricto chrześcijański imperatyw, który by wykraczał, czyli był ponad. No to ja odpowiem, że nie potrafię, bo rozumiem, że jakby taka jest intencja pana wypowiedzi, nie? Tylko że oczywiście możemy jeszcze dodać taką rzecz, że odpowiedniki złotej reguły znajdujemy w różnych kulturach, prawda? Bo też nie wiemy, czy w Ewangelii on się bierze jako oryginalny, czy to nie jest wzięte z innych tekstów judaistycznych, prawda? Jak to funkcjonuje w innych kulturach i religiach? Prawdopodobnie to jest, być może dochodzimy do innego problemu, pewnych uniwersaliów kulturowych, prawda? Czy nie jest tak, że są jakieś uniwersalie kulturowe i one tutaj należą, i bym się do tego skłaniał, czy dalej byśmy chcieli mówić o prawie naturalnym, czy coś takiego, więc to jak najbardziej się zgadzam. Nie? Oczywiście dla nas jest to, i to co ja powiedziałem, się podtrzymuje, dla nas jest to inspirowane religijnie, prawda, inspirowane chrześcijaństwem, natomiast nie możemy wykluczyć tego, że to funkcjonowało w różnych kulturach, i to jest jakieś uniwersale kulturowe. Dalej można pytać, skąd ono się wzięło, to już, ale to wydaje mi się już na inną dyskusję. Panowie, ciekawe, czy chcieliby się odnieść do pytania? Nie, ja nie mogę. To jeszcze tutaj pytanie, proszę bardzo. Czy nie zachodzą pewne sprzeczności między rozumem i wyborem właściwego tropu? Bo weźmy na przykład, moje nazwisko Zieliński, przepraszam, że nie przedstawiłem. Dostojewskiego, gdzie jego bohater, racjonalnie myśląc, dochodzi do wniosku, że zabić trzeba tą osobę, bo mnie się tak opłaci. A im więcej będzie takich ludzi, takich ludzi mieliśmy w hitleryzmie, w bolszewizmie. Właśnie to były ateistyczne formy. A jeszcze do tego chciałem dodać sposób rozumowania Mickiewicza, który przedstawia, że ze źródła może płynąć woda dopiero. Jest taki wierszyk. Jeśli nie ma źródła, to chciałem się ateistów zapytać, bo ja jestem wierzący, może nawet skrajnie, ale gdzie jest, co jest ich źródłem motywacji? To, co pan profesor tu powiedział, to mycie nóg, to służenie człowiekowi, tej władzy, tu do pana jako pan polityko, widzę, się w pewnym stopniu angażuje. Wszyscy jesteśmy obywatelami i tak dalej. Ale tu jest ta definicja z polityki. Jest dwa rodzaje. Tu mowa o służbie jako dobro wspólne i służymy wszyscy lepiej, gorzej, ale możemy się na tę zasadę powoływać. Ale obecnie w świecie jest inna doktryna, która obowiązuje, to jest walka o władzę i utrzymanie władzy i za wszelką władzę, wszelkimi metodami. I my teraz widzimy, jak pewni ludzie stracili władzę, jakich chwytów się biorą. Powiedzieli, już jest ogólna teza, że fałszywie zdobyli władzę. No.
wybory były, ale fałszywie zdobyli. Wróćmy do problematyki religii i wiary. I teraz racjonalność, ta racjonalność, że tutaj filozofia opiera się na pewnej racjonalności, na rozumie, a z drugiej strony różni autorowie, na przykład Dostojewski daje przykład, że ten rozum może pójść w innym kierunku, czyli on jest dobrą miarą, może jedyną. Tu zaznaczyłem, że są sprzeczności. Wiara bez rozumu też trudna jest, w jedną i w drugą stronę. Nie, jest no, prosta odpowiedź na to pytanie. No, można za pomocą tego rozumu zrozumieć, kim jest człowiek, jaka jest jego natura. I na tej podstawie sformułować pewne zasady, które tą naturę rozwijają i zasady, które tej natury nie rozwijają. I do tego, żeby to wykonać, nie potrzeba, bo to, można powiedzieć, pierwotnie od tego się właściwie zaczyna refleksja etyczna, to znaczy od odczytywania tego eidos i później formułowania tej eudaimonii. Od właśnie od odczytywania, co tkwi w tej idei bycia człowiekiem i na tej podstawie daje się jakoś sformułować również pewne zasady postępowania, nie? I to jest jakby jedna, i ta droga jest chyba najczęściej podawana jako taka niezależna od religii możliwość sformułowania norm etycznych w oparciu o rozum, nie? No bo ten rozum ma być tym, co odczytuje. Dostojewski miał inną koncepcję i islamiści też mają inną. No właśnie tak. Jest problem zawsze. Jest, nie, no ale pomylić się można w każdym systemie. Tak. I wojny są ciągle. To. Mimo, że mówimy o dobrze i tak dalej. Nie ulega wątpliwości. A jeszcze bardzo proszę, kolejne pytanie. Chciałbym tylko upewnić, dobrze wyłapałem, profesor Wojtysiak powoływał się na Dameta, czy też wyrażał taką nadzieję skromną, że problem istnienia Boga zostanie rozstrzygnięty. A jeśli tak, to ja myślę, jakie miałby to konsekwencje dla filozofii. Jakby został rozstrzygnięty. Przez Dameta. Spokojnie. Znaczy oczywiście dla filozofii radość. Koniec. Z tymi rozstrzygnięciami. To znaczy oczywiście satysfakcja. Znaczy kwestia jest taka, że prawdopodobnie, no bo to trzeba, niektórzy to interpretują, że on sobie tak rzucił takie hasło, prawda, ale to jest w dwóch miejscach i nawet jest w tej książeczce słabiej powiedziane, tej na polski przetłumaczone, co Tadeusz Szubka z Marcinem Iwanickim przetłumaczyli, ale znaczy pierwsza sprawa, jest tu jakaś wiara w to, że problemy filozoficzne mogą być rozwiązywalne. Myśmy się przyzwyczaili do tego i raczej już podchodzimy do filozofii. Czasami jak ktoś jeszcze idzie na filozofię, to wierzy, że on rozwiąże, ale już tam na którymś roku już lepszy filozof to wie, że się nie da rozwiązać. Myśmy się przyzwyczaili, że problemy filozoficzne są nierozwiązywalne. I właściwie tu nie ma rozstrzygnięć. I moim zdaniem, gdyby coś takiego się zdarzyło, na przykład gdyby rozwiązać ten problem filozoficzny, no to byśmy inaczej patrzyli na filozofię, że to jest pożyteczne zajęcie. W tym sensie, że tu się da coś rozwiązać, nie? Odpowiedzieć na jakieś pytanie, tak jak na przykład w nauce. Nie? Moim zdaniem ja bym nawet nie patrzył na to, czy to właśnie było rozwiązanie teistyczne, tylko spojrzałbym właśnie z tego punktu widzenia, że jednym z powodów też takiego spojrzenia na problematykę Boga jest tak, że w ogóle my patrzymy na filozofię, że praktycznie żaden tradycyjny problem filozoficzny nie jest rozwiązywalny. No ewentualnie jakieś tam fragmenciki filozofii, którą nazywam filozofią techniczną. No właśnie. A to ewentualnie jako taka zabawa, łamigłówka słowna, czy tam pojęciowa i tak dalej. Ja bym wolał mówić, że to są trudno rozwiązywalne problemy, ale nie, że nierozwiązywalne. Ja uważam, że ja
rozstrzygnąłem. Znaczy nie mówię, że ja rozstrzygnąłem, ale że jakbyśmy wzięli analizę, może w ten sposób, to co jest tekst świetny Grahama Opiego, prawda? Są, że oczywiście on to robi sceptycznie, ale że powinniśmy się słuchać tych, którzy najdłużej na danym problemie pracowali, mieli dobre metody do tego i doszli do jakichś tam rozstrzygnięć. I jakbyśmy wzięli, no też to są te badania, w co wierzą filozofowie, no to jakbyśmy wzięli grupy, to okazuje się, że procentowo wychodzi, że w poszczególnych grupach, jaka jest przewaga w pewnych zagadnieniach stanowisk. Okazuje się, że najczęściej patrzyłem, na przykład w filozofii umysłu, czy w filozofii religii, to przewaga jest na przykład 70%. Czego? Że zgodności w jakimś tam stanowisku. Na przykład bardzo ciekawe jest, że generalnie, jeśli chodzi o teizm, to generalnie wśród filozofów teistów jest mało, tam 20% czy coś, ale w filozofii religii jest ich 70%. No ale Jacku, to się zmienia przecież. No, są jakieś tendencje, mody, brzydko mówiąc, naturalizm. Ale weźmy, no tak, ale weźmy filozofii umysłu, który przeważa generalnie tendencja materialistyczna, naturalistyczna, ale już wśród specjalistów z filozofii umysłu, czy ludzi, którzy się tym dłużej zajmowali, przemyślali, już tak nie jest. No. Ja wierzę to, że można się w czymś wyspecjalizować, przeczytać ile rzeczy, przemyśleć to i dojść do w miarę zbalansowanych wniosków, jak tak powiedzieć, przemyśleć wszystkie za i przeciw. To się nazywa dzisiaj metodą refleksywnej równowagi, tak? I da się do czegoś tutaj dojść, prawda? I na przykład to pokazuje, że jednak, na przykład, że no bo mamy kryterium zgodności większości na przykład naukowców w danej kwestii. Dlaczego my teorie naukowe określone przyjmują, większość naukowców się na nie zgadza, bo my nawet ich nie rozumiemy, prawda? Niektórych. Ale to tak samo jest. Jeżeli ja widzę, że 70% specjalistów w danej dziedzinie filozofii jest skłonna się na coś zgodzić, to ja uważam, jednak do czegoś tu można dojść. Oczywiście tu pomijam, że z filozofią religii jest ta trudność, że tu jest zbyt dużo światopoglądów i tak. Niektórzy mówią, że za dużo chrześcijan tu pracuje w tej dziedzinie, my są tym zainteresowani, prawda? No ale są także nie chrześcijani, także ateiści tu pracują, prawda? Już łatwiej można by w filozofii umysłu, która ma pewne konsekwencje światopoglądowe, ale łatwiej tutaj o tym się. Ale na przykład z filozofii matematyki. Wszyscy wiedzą, że dominuje platonizm. Jednak. Pomimo wszystko. No. Pomimo wszystko, no ale i na przykład też badania z matematyków, że większość matematyków to są platonicy. Nie? No można to uzasadnić, można to psychologicznie tam tak dalej, ale no ci faceci, panie i panowie, najdłużej o tym myśleli, obcowali z tym, z liczbami, prawda, więc oni to przemyśleli jakoś, nie? Więc ja uważam, da się pewne rzeczy rozstrzygnąć. Moja diagnoza jest trochę inna, to znaczy mi się wydaje, że osoby, które spędzają kawał swojego życia nad danym przedmiotem, mają taką tendencję do nadawania później wyjątkowości, nie, to znaczy indywidualizowania go. To indywidualizowanie powoduje, że każde inne pojęcie nie chwyta tego, co my już tam dostrzegamy i to nas jakby powstrzymuje przed redukcją, nie. Ja mam wrażenie, że ta właśnie indywidualizacja, nawet nie wyjątkowość, tylko ta indywidualizowanie tego przedmiotu, w taki sposób, że zaczyna on być taką częścią indywidualną mnie. I to jest taki powód, dla którego my później protestujemy przed taką łatwą redukcją tego, czyli oddania tego przedmiotu, nie? Albo stracenia go na rzecz jakiegoś bardziej podstawowego. Czy są jeszcze jakieś... Profesor Zimiński na przykład w swoim artykule pisze, że zasadnicze wybory filozoficzne są tak naprawdę przedfilozoficzne, a później Tylko się argumentuje. Nie, to myślę, że to znaczy, no, to jest przesadna teza, nie? To znaczy, ja właśnie chciałem nawet, bo ja pamiętam wykład, nasz wykład, bo byliśmy na jednym roku i pamiętam wykład z psychologii, teoria osobowości, wykładał wtedy za Domena Pużek.
I pamiętam, że jedna z takich jej tez głównych, Zenomeny Purze, która przecież była, jak wiadomo, gwiazdą psychologii do tej pory, większość testów jest standaryzowanych przez nią. I ona właśnie wygłaszała taką tezę, to była główna jej teza wykładu historii osobowości, że wszystkie kryzysy człowieka mają ostatecznie swoje źródło w kryzysie religii. To znaczy, ona uważała, że właśnie kryzys religii jest, leży u źródeł każdego innego kryzysu, tak więc ostatecznie, jak się nie nawet uda rozwijać, nie uświadomiamy. Ja pamiętam, że ta teza nas właśnie bardzo poruszała, bo dużo ludzi się nie chciało na to zgodzić. To znaczy, że wszystkie kryzysy, jakie przeżywamy, redukują się do kryzysu twojego z religią. Ale pamiętam, że jeszcze była inna teza, która jeszcze bardziej nas, pamiętam, na tym wykładzie irytowała. To mało, ja pamiętam, że my z bratem mało co egzaminu przez to nie oblaliśmy, bo przyszliśmy i że właściwie dowiedzieliśmy się, że mając po 19 lat przychodząc do studia, właściwie klamka zapadła, nasza osobowość jest już ukształtowana. My właściwie już nie jesteśmy w stanie być kimkolwiek innym niż już jesteśmy. I pamiętam, a my sobie wyobrażaliśmy, że dopiero jak przychodzimy na studia, to dopiero zaczynamy się kształtować, a na tej psychologii wszystkie te teorie osobowości mówiły, to już jest vorbei, jak mówią Niemcy, za tobą. To już po prostu nie masz nic do roboty, już jesteś ukształtowany. I w tym sensie, to ja pamiętam, to były takie dwie tezy, które były do niezaakceptowania. Ale już nie pod adresem pani profesor, nie Kurzek, prawda? Psychologia. Ale tam chyba też tą religijność szeroko rozumiano. Nie. To jungowskie też, ogromny wpływ, to on był, prawda, tak potraktowany, no, że tak powiem, chrystianizowany przez panią profesor, ale Jung to miał znaczenie, to trzeba tą religijność chyba szeroko. Ale jak jesteś wtedy jak karpetypy w tobie, no to nie masz wyjścia. Nie? No tak, ale w kontekście tego, co mówiła wówczas psychologia społeczna, to można powiedzieć, że nie ma czegoś takiego jak trwała osobowość, że to sytuacja determinuje twój sposób zachowania, więc to też nie jest tak, że na gruncie psychologii tu jest jakaś twarda odpowiedź. Proszę Państwa, jeszcze jakieś pytania? Jesteście już Państwo wyczerpani. A czy można podsumowanie jakieś wygłosić? Ostatnie? Bardzo proszę. Każdy nie, ja myślę, że to właśnie tak na tym się skończy, że skoro Państwo już nie macie więcej pytań, to jeszcze ostatni głos oddamy prelegentom i zakończymy nasze spotkanie. To może ja zacznę. Dobrze. Bo ja krótko, znaczy Artur, Natasza, Robert, to jest zbiór idealny, albo prawie idealny. Mówię, zaznaczyłem, że byliśmy razem na studiach, poza Robertem, ale z Robertem się później spotkaliśmy. I to naprawdę, to co oni robią, i my się tak ciągle zastanawiamy, jak długo, patrzymy, że oni to wytrzymują, bo to, chciałem Państwu powiedzieć, to jest gigantyczna praca, bo ja tak z boku, ale kiedy rozmawiamy latem, kiedy nawet teraz mieliśmy okazję rozmawiać i widzę, jak żyją tym filozofowie, a ja myślę, że chyba nic lepszego się dzisiaj w Polsce, tak myślę w ostatniej dekadzie, gdy chodzi o promowanie filozofii, nie stało, właśnie powstanie tego pisma Filozofuj. To znaczy Jacek napisał kilka podręczników, to przepraszam, ale to też były ważne, nie? Ale to na pewno też było bardzo ważne, ale to i właśnie dlatego ja mówię, że to jest zbiór idealny, bo my znamy się, razem studiowaliśmy, mieszkaliśmy też przez jakiś czas razem. Tak więc ja wiem, że to wzięli się za to ludzie, którzy rzeczywiście powinni się wziąć. To oni jakby byli urodzeni do tego i to wielkie gratulacje, nie? To takie moje podsumowanie. O Bogu i religii. No ja też wygłoszę taką pochwałę i podziękowanie za okazję uczestniczenia w piśmie, w którym nie uczestniczyłem dotychczas, poznałem dopiero nie tak dawno, więc czuję się też zaszczycony, usatysfakcjonowany intelektualnie w pełni, że z tak prześwietnymi kolegami z Uniwersytetu Zamiedzy mogłem spotkać się w tak miłym miejscu jak to. I faktycznie trzeba przyznać, że ten temat dzisiaj dyskutowany, Bóg, filozofia, poznanie, rozum, wiedza, racja dostateczna jest jednym z ważniejszych tematów. I to świetnie, że tak się dzieje. Tu przy okazji zrobię jeszcze taką reklamę, jeśli mogę,
ja szefuję teraz Polskiemu Towarzystwu Filozoficznemu, które łączy nasze środowiska. Tutaj była wygłoszona przez profesora Wojtysiaka, który ma skłonność do wypowiadania bardzo radykalnych, prawdziwych w większości tez, wypowiedział, że Kant jest myślicielem z gruntu rzeczy religijnym. Więc ja tu zaproszę Państwa wszystkich dokładnie za tydzień. Przyszły czwartek w Polskim Towarzystwie Filozoficznym będzie posiedzenie i będzie mowa o Kancie, jakoby prekursorze ateizmu. Moja koleżanka, nasza profesor historyk, wygłosi taki odczyt. Profesor Jakuszko. Czyni Kanta. Nie spodziewałem się tego. Tak, więc bardzo. Mnie też to intryguje, dlatego pozwolę sobie uznać, że to będzie kontynuacja naszych tematów dzisiaj, dlatego zapowiadam, roześlę te informacje po naszym środowisku. Tak więc, no, podziękowania jeszcze raz i uznanie dla takiej świetnej akcji. Dziękujemy. Jacku? To tak, jeśli podsumowując tutaj dyskusję i te różne sprawy, które się pojawiły. Jeżeli patrzymy na tą problematykę, to trzeba Boga, religii, trzeba spojrzeć na nią w pewnej hierarchii poziomów. I w mojej opinii, znaczy błąd polega na tym, że wielu ludzi chce ją wszystkie te poziomy naraz łapać, a to różne te poziomy mają różny sposób uzasadnienia i różną siłę przekonywania. Moim zdaniem pierwszy poziom, który uważam jest, które mam bardzo silne przekonanie, uważam bardzo silne uzasadnienie, to jest to, że istnieje jakiś absolut. I wydaje mi się, że tutaj po zrobieniu testu niekoniecznie, tylko że nie należałoby tam używać terminów religijnych ani metafizycznych, tylko wprowadzić pewne atrybuty, to domyślam się, że większość, no około 80%, powiedzmy tak, 90% ludzi, a 80% filozofów by się na to zgodziła. Przekonamy się, bo planujemy właśnie ankietę. No to mam taką się. Ja zgłaszam na Ochotnika, chcę się poddać. No to bo musi, oczywiście, bo musi być jakieś 20%. Przesądziliśmy sprawę w takim razie. Testy na poczucie absolutu. Znaczy ja bym nie, znaczy ja w ogóle jestem bardzo ciekawy, co nie jest robione, żeby robić, oczywiście to jest dobra sprawa, zrobienie czegoś takiego, testy z dobrymi socjologami, psychologami, badania przekonań filozoficznych, nie? Tylko trzeba przełożyć tak, żeby nie używać terminów trudnych, bo były zrozumiane dla przeciętnego odbiorcy, no i wykluczyć różne czynniki, które zakłócają i wydobywać autentyczne przekonania. To było bardzo ciekawe, na spór uniwersalia. Co w tej sali, właśnie nie ci, co siedzą w tej, tylko tam gdzieś dalej, co rozmawiają w tej chwili o sprawach na przykład egzaminu czy coś takiego, sądzą sprawy uniwersaliów, być może się nad tym nie zastanawiali, ale przez przekład odpowiedni to było bardzo ciekawe. I tak samo w tej kwestii. Ja uważam, że większość by się opowiedziała, że i ja uważam, że nasza pewien sposób naszego myślenia nas skłania, że jakiś absolut istnieje. I to jest najsilniej uzasadniona teza z tej kwestii. Druga sprawa to jest, jaki on jest. I rzeczywiście tu już będzie większa rozmaitość poglądów i uzasadnienie na rzecz tej koncepcji, którą ja uznaję, czy teistycznej koncepcji, będzie słabsze. To jestem pewny. Tu dokonuję ja w moich książkach, które robiłem na zasadzie kombinatorycznego porównywania różnych możliwości. Mi wypadło tak, że nie może tu wypaść, tutaj nie będę się tak upierał. Ale... To jakie wartości liczbowe by to były? No, ja nie wprowadzałem wartości liczbowe, na przykład Swinburne to tam wprowadzał, tam wychodziło 66% na przykład, czy coś takiego, ale tutaj zawsze w dyskusji, skąd on na początku przyporządkowywał, prawda? Ale na tym drugim poziomie często przechodzimy z jednego do drugiego, nie? Ja uważam, że mam dobre racje do tego, że istnieje absolut i co więcej, że on ma charakter teistyczny. Chociaż już to drugie przekonanie nie będzie tak silnie uzasadnione i nie będzie tak silnie podzielone przez innych ludzi. I trzeci poziom, to już jest, pojawia się poziom religii. Czy, i tu jakby to nie jest, tu jest ten problem oddania czci. To też różnie bywa. Może to już niekoniecznie jedno pociąga drugie, ale dlatego są ludzie, którzy mają przekonanie jakiegoś absolutu, ale nie mają intuicji czy uzasadnienia, żeby oddawać mu cześć, czy żeby uczestniczyć w życiu religijnym.
Skąd inąd? Religia jest zjawiskiem powszechnym. Istotą różnych religii jest oddanie czci. W różny sposób pojętemu absolutowi. Ale zauważyłeś, że profesor Brąk dzisiaj w tej debacie, którą kierowałeś, nie wymienił tego elementu jako konstytutywnego do religii. Mówił o doktrynie, o obrzędach, doktrynie, to, że te obrzędy to może instytucji, być ale czci. Tak. No chyba, że to tak. No, nie zastanowiłem się. Ale to jakby no, nie wszystko. No właśnie, mój argument, moja, to jest inny poziom już dyskusji, bardziej praktyczny. Mm-hmm. Ja uważam, że zanik intuicji oddania czci, czy nazwijmy zanik kultu, jest kulturowo zły. Mm-hmm. I to chyba też była teza Kołakowskiego. Ja się za tym opowiadam. Oczywiście zaraz można dyskutować, bo oczywiście to ma ta potrzeba przyjmie. Ale tu można dyskutować. Zgadzam się, że nie wszyscy się na tym zgodzą. Ma mniej słabszy, bo to jest dużo elementów praktycznych, ale ja uważam w momencie w sytuacji, kiedy nie oddajemy czci czemuś wyższemu od nas, są dwie opcje. Albo totalny nihilizm, albo ubóstwienie samego siebie. I religia chroni nas przed ubóstwieniem samego siebie, przed różnego rodzaju idolami. I także przez nihilizm. To jest, mówię, też dyskutuj, będzie słabszy, ale jest i ono jest praktyczne. I jeszcze jest ostatni poziom, to jest poziom wyboru religii. I oczywiście to jest najsłabsze uzasadnienie, mamy wiele religii i tak dalej, ale ja mogę powiedzieć, na czym polega mój wybór, dlaczego ze znajomości, czy ktoś powie szczątkowej wiedzy o różnych innych religiach, ja jednak świadomie wybieram, ale wybieram się na gruncie tej wiedzy, którą posiadam, prawda? I tutaj były te sprawy chrześcijaństwa na przykład. Ja mogę powiedzieć, że są ludzie, którzy z różnych powodów nie mogą wybrać chrześcijaństwa, na przykład ze względu na czasoprzestrzeń, w której się znajdowali lub znajdują, prawda? No bo do nich to orędzie nie doszło lub nie doszło z taką dozą informacji, albo religia, w której żyli, wystarczyła im do spełniania zarówno intuicji oddania czci, jak i inspiracji moralności. To jest wszystko okej. Okay. Natomiast moje tu i teraz to jest chrześcijaństwo i uważam, że mam też w niektórych tekstach staram się to pokazać, rację za tym i że mogę zinterpretować chrześcijaństwo uniwersalistycznie, to znaczy potraktować jako religię wyróżnioną, ale nie wykluczającą pozostałą. Czyli z przypadku uniwersalność, tak? No, przepraszam, że to powiedziałem. No nie wiem, trzeba by musieliśmy dalej dyskutować szczegóły, prawda? Więc tutaj bym teraz na chwilę... może być tak, że coś jest uniwersalne, może być ukryte, prawda? Może to być, to niekoniecznie jest tak. No może być obecne w różnych postaci, więc tutaj wchodzilibyśmy w szczegóły. Natomiast jeżeli, żeby to rozwinąć już teraz, no nie ma ani czasu, ani siły gardłowej, ale powiem tylko taką rzecz, że w związku z wartością chrześcijaństwa, co ono wnosi, i to wydaje mi się to, co tutaj profesor Jan Kłost, przywołując obraz umycia nóg, przywołując obraz Boga, który solidaryzuje się z człowiekiem aż do krańca śmierci. I to jest dla mnie ogromna motywacja. I to mam pewien pomysł, jakby tutaj Natasza Sukarow mówiła o tych felietonach i mam nadzieję, że uda mi się go zmaterializować i w marcu się pojawi. Tu tkwi różnica między chrześcijaństwem a islamem. Właśnie ja mam intuicję, że islam to jest religia naturalna. W religii naturalnej możemy tylko dojść do pojęcia absolutu jako pewnej nieskończonej siły. Ale te moralne elementy, one no, tam są, ale one będą słabsze. Dopiero pojawienie się sytuacji Boga cierpiącego, Boga z ludźmi, wprowadza nam radykalny moment moralny i w tej sytuacji kto to zrozumie, to nigdy nie otworzy ognia do bezbronnych ludzi. Zawsze jest pokusa bycia pod wpływem tej wielkiej siły i użycia siły. Natomiast kto zrozumie, ten mody nie zrobi. Oczywiście to jest, mówię, to nie jest tak silne uzasadnienie jak gdzie inny, ale nie chcę tego teraz rozwijać. No, ja myślę, że to jest punkt wyjścia do kolejnej bardzo długiej pewnie debaty. Na którą możemy też zaprosić jak najbardziej. Proszę Państwa, ja bym chciała przede wszystkim podziękować tutaj panom prelegentom za wykonaną bardzo dobrze robotę.
Chciałabym Państwu oczywiście podziękować za obecność, ale chciałabym też podziękować wszystkim osobom, które nas wspierają w tym dziele filozofii, bo gdyby nie oni, gdyby nie całe środowisko filozoficzne, które włącza się w redagowanie tego czasopisma poprzez wysyłanie nam tekstów, młodzież filozoficzną, która naprawdę na 100 tysięcy różnych sposobów nas wspiera w organizowaniu takich spotkań i analogicznych spotkań, która plakatuje, informuje, w różnych akcjach takich na portalach społecznościowych bierze udział, to jest rzecz bezcenna. My byśmy nie istnieli, gdybyście Państwo nie istnieli i zapraszamy Was do współpracy z nami. Można na zasadzie wolontariatu, bo muszę Państwu powiedzieć, że ci panowie tutaj, wszyscy autorzy, wszyscy, którzy się w to angażują, no robią to pro publico bono. To nie jest przedsięwzięcie komercyjne, ale to jest przedsięwzięcie ludzi wierzących w co? W to, że edukacja filozoficzna ma sens. I tak to pojmujemy, proszę Państwa. Zapraszamy do kontaktu z nami. Można fajne, ciekawe rzeczy robić. Dajemy szansę na to, żeby się rozwijać. Ale już za takie wsparcie, jakie ono jest, też bardzo mocno dziękujemy. Za tych przyjemności. Dziękuję.